Podobają ci się moje włosy? Byłam wczoraj u fryzjera. Usta też są niczego sobie. Chce mnie pocałować? Muszę poprawić szminkę. Do zobaczenia. Hej, ale jesteś ładna. Hej. Odprowadzić cię na stołówkę? Ale przecież miałeś mnie... Jeszcze godzinka i do domu. Ale fajna ta playlista. O tak, myję podłogę w rytm muzyki. Dziękuję. No, fajnie. Kto teraz? Dzień dobry. Ładna sukienka, ale czy potrafi śpiewać? Słabizna. Wow, co to za deszcz gotówki? Kicz. Kiedy ta piosenka się skończy? Obudź mnie, jak zamilknie. Hej, a to kto? Wow. To przecież woźna. To jej prawdziwy głos? Fajny. Jest wspaniała. Pójdę już. Nie ruszaj się. Biorę w czymś udział? Że co? Zostałam królową? Konkurs uważam za zamknięty. Świetnie w niej wyglądasz. Gratulacje. W końcu jakiś prawdziwy talent. To się wytnie. Kim ona jest? Przecież to moja korona. Jeszcze raz świetlacz. Hej, Betty, pójdziemy do kina? A weźmiesz swój samochód? Hej, Miki. Fajna ta katana. Dziękuję. Mam teraz chemię. A mi to się komplement nie należy? Farbki. Płótno. Genialne. Sprawdźmy, czy dalej mu się będzie podobała ta katana. Muszę się spieszyć. Nikt nie lubi plam na ubraniach. Wygląda jak musztarda. Tak? Masz coś na kurtce. O nie. Jak to się stało? Wyluzuj, nikt nie zauważy. Ale lipa. Mogę to w sumie naprawić. Macie plamę na ubraniu? Niech was zainspiruje. Pomalujcie gumową rękawiczkę i odciśnijcie dłoni na materiale. Spójrzcie na te kolory. Jeszcze trochę spryskamy. I gotowe. Tak, właśnie zrobiłam sobie oryginalną katanę. Wow, muszę to udostępnić. Na pewno wszystkim się spodoba. Co tam się dzieje? Jak ona to zrobiła? Mam nastrój na pranka. Wystarczy klej i błyszcząca moneta. Całkiem niezłe miejsce. I przyklejamy. O, mamy pierwszego znalazcę. O. No, chodź. Nie mogę jej podnieść. Muszę to nagrać. Już prawie mam. Dawaj, podnoś się. Nie, czemu właśnie teraz? Co? To twoja sprawka? Nara. Znalezione, nie kradzione. Jest moja. Nie mogę jej podnieść. Jaka szkoda. To powinno pomóc. Jest. A teraz wprost do mojej dłoni. Zawsze działa. I jak widać, to jest roślinka. To... Co za nudy. Weź nic nie mów. Muszę zabłysnąć. Od dawna na to czekam. Popatrzcie. Co? Ta karta się rusza. Jak to możliwe?
Nieważne, koleś. Nie lubicie sztuczek karcianych? Nie szkodzi. Może pacynki? Ej, ten nauczyciel jest spoko. Nie? Nie bawi was to? Uwaga, samolot! Czy to pryszcz? Ciężko ich zadowolić. Staram się jak mogę. Już wiem, każdy lubi balonowe zwierzaki. Zrobiłem pieska. Kto chce? Ale beznadzieja. Nie wiem, co zrobić. Zaraz. Mam jeszcze jeden pomysł. Potrzebuję zakreślacza i spinaczy. Zdejmę skówkę, potem wyciągnę wkład. Teraz wezmę spinacz. Wyprostuję środkową część, o tak. Dodam kropelkę kleju na jednym końcu. Teraz wezmę obudowę długopisu i wypełnię płynem. Zanurzę tu skówkę. Dobrze, dzieci, patrzcie. To was zaciekawi. Zobaczcie, ile baniek. Aha. Zaraz. Co? Czy to bańki? Obudź się, musisz to zobaczyć. Kujonie, patrz. Wiedziałem, że to zadziała. O wiele lepsze niż nudna lekcja. Mamy flamastry. Do dzieła. Gotowe. Rewelacja. Uwielbiam te zajęcia. Jak ja wyszłam na tym zdjęciu? Uhu! Dziwne. Jest tu kto? Niespodzianka! Ach, te nasze wygłupy! Przyniosłam ci obiadek. Wow, wygląda super! Mamo, keczup się skończył. Bez obaw, zaraz zobaczysz. Nie, to nie będzie konieczne. Wybierz, co tylko chcesz. Wow, zawsze to przy sobie nosisz? Niech będzie ten. Smacznego. Wygląda pycha. Tak, szkoła klaunów jest dla mnie. Zawsze chciałam tu dołączyć. Jak zwykle, pora się nieco zabawić. Psst, zbudź się. Nie, tylko nie te wielgachne buty. To na nic, ale wiem, co zrobić. Wstawaj! Co to? Kto tu jest? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Och, no tak, w domu. Nie mam śniadania do szkoły. Czy wszystko muszę robić sama? Dobra, daj mi chwilę. Ale co ty robisz, mamo? Gdzieś tu miałam. Aha, proszę bardzo. Och, prawie zapomniałam. Musisz dużo jeść i zdrowo rosnąć. Oblech. To nie wszystko? Jeszcze warzywa. Pycha. Chyba nie jest po terminie. A zresztą, chyba coś jeszcze zostało. Trzeba tylko wstrząsnąć. Hej, uważaj! Nie we mnie! Nic nie chcę wylecieć! Och! Owszem, wyleciało. Masz coś na buzi? Idź już do szkoły. Od dzisiaj ja robię kanapki. To naprawdę fascynujące. Jak widać, to całkiem proste. Rzeczywiście proste. Och, Wendy. Co tam, kujonie? Czemu musimy siedzieć razem? Myślisz, że mi się to podoba? Otwórzcie podręczniki na 14 stronie. Coś zgłodniałam. Czas coś przekąsić. Dobrze, że mam coś przy sobie. Uwielbiam czekoladę. Co ty wyrabiasz? Dobrze wiesz, że nie wolno jeść na lekcji. Odwal się, jestem głodna. Wstydziłabyś się. Co tam się dzieje? A bo ona je czek... Hej! Jeszcze przed momentem! Lepiej mieć ją na oku. Wendy, nieładnie tak skarżyć na koleżankę. Dziwne. Może mi się przewidziało. Teraz mam okazję. Zachowałam te chipsy na czarną godzinę. No nie, chyba żartujesz. Okej, teraz jej zazdroszczę. Ale pychota. Proszę pani, bo Mindy znowu ukradkiem podjada. Co tym razem? Przysięgam, że przed chwilą. Co takiego? Jak to możliwe? Wendy, nie przeszkadzaj innym i skup się na czytaniu. Właśnie, Wendy. Skup się na czytaniu, a ja w tym czasie zrobię sobie kanapkę. Jak to kanap... Co? Jak ona to robi? To jak jakaś magia. Oj tam. Skoro Mindy tak sobie pozwala, to ja też coś przegryzę.
Mam jakiegoś batonika. Niewiele, ale zawsze to coś. Co to ma znaczyć? Żadnego jedzenia na lekcji? Ale to tylko jeden batonik, Mindy! Wendy, to ostatnie ostrzeżenie. Natychmiast przestań się wygłupiać. To niesprawiedliwe. Poznam twój sekret. Nie przeszkadzaj mi w nauce. Spadam stąd. Niewiarygodne. No co? Trzeba czymś popić kanapkę. Nie mogę w to uwierzyć. To nie fair. Spokojnie, Wendy. Głęboki oddech. Jeszcze się policzymy. Jestem cierpliwa. Ach, orzeźwiające. Na czym to ja skończyłam? O, koniec lekcji. Spakować się. I lecę. Już zaczynam myśleć o lunchu, bo wciąż jestem głodna. Wreszcie! Zaczynamy. Żelki świetnie smakują po koktajlu. Chwileczka! Co ty sobie wyobrażasz? Jakim cudem udało ci się skitrać wielodaniowy posiłek na lekcji? Przestań! O, okej. Nie takiej reakcji oczekiwałam. No co? Czemu się tak na mnie gapisz? Weź te żelki i załóż na chwilę moje okulary. Ale po co? Nie rozumiem. Właśnie tak. Wezmę je z powrotem. Powinny się nadać. Nie ruszaj się. Okej, teraz chodź ze mną. Siadaj. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Zaufaj mi, zadziała. Żelki przypominają pryszcze. Tyle, że są jadalne. Jedzonko pod nosem i nad nosem też. Smaczne. No pewnie, że tak. Już chyba nie żałujesz, że siedzisz ze mną, co? Nauczycielka, zaczynamy lekcję. Dzięki, Mindy. Dzisiaj urodziny Wendy. O, właśnie idzie solenizantka. Cześć, Mindy. Wprowadzasz nowy styl tym kaperusikiem? 100 lat! Mam dla ciebie. Chodźmy na lekcję. Hej, widziałaś wczoraj ten film? Zaczekaj! Nawiedzony dom? Duchy? Czarny facet zginął jako pierwszy. Po prostu wsunę jej prezent do plecaka. Wszystkie wyświechtane motywy z horroru. 4/10. Siadajcie, dziewczyny. Mamy dzisiaj sporo do omówienia. No dobra. Psst. Wendy? Co? Otwórz swój plecak. Ha? Po co? Nie gadaj, tylko otwieraj. No szybko, masz niespodziankę. Ha? Ojeju, sama to zrobię. Dawaj, zajrzyj do środka. Wow, to dla mnie? Nie trzeba było, dziękuję. Wiem, że to twoje ulubione ciastka. Uwielbiam je. Czy ja dobrze widzę? Ile razy muszę powtarzać? Zakaz jedzenia i picia na zajęciach. Natychmiast je oddaj. Ale dostałam je w prezencie. Przecież możemy się podzielić. Nie tak sobie wyobrażałam moje urodziny. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Smaczne. Kupię sobie później takie same. Jaka bezczelna. Na szczęście nie wszystko stracone. Zawsze noszę żelazny zapasik. Co? Schowaj je. Cicho, wyluzuj i patrz. Ale będę potrzebować na przykład gumki do włosów. Co ty kombinujesz? Oprzyj się. Wsunę ci ciasteczko pod spódnicę i owinę gumką. W ten sposób będzie umocowane. Tak samo zrobię na całej długości spódnicy. Z pozoru wygląda jak modny detalik. Gotowe. I co o tym sądzisz? Wow, niesamowite. Ta jędza nie będzie nic podejrzewała. Cisza, dziewczęta. Czas na przekąskę. Ściągam gumkę i mogę cieszyć się ciastkiem. Ha? Czy słyszałam chrupanie? Może mi się zdawało. Co za genialny patent. Masz jedną w nagrodę. Dzięki, Wendy. Thank you.
Zamroźcie wodę w niewielkim naczyniu. Wyjmijcie gotową kostkę lodu i weźcie swoje przybory malarskie. Bierzemy się do roboty. Nałóżcie farbę bezpośrednio na lód. Najlepiej użyć różnych kolorów. Topiący się lód sprawi, że farba zacznie pływać, a barwy będą się mieszać. Dodawajcie kolejne warstwy różnych odcieni. To całkiem przyjemne zajęcie. A efekt jest niepowtarzalny. Przyznajcie, że wygląda całkiem nieźle. Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przybory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką. Fajne, co? Trzymaj, twój długopis. E? Co? Ach tak, dzięki. Świetnie wyszło. O czym to ja śniłam? Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka. Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się. Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej. Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A, zapomniałam o grawitacji. Obrót ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś. Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Nie ma to jak porządek na biurku. Nieźle mi idzie. Teraz narysuję listek. Czuję się, jakbym była na łonie natury. Szkoda, że jestem kiepska w rysowaniu. Co innego Naomi. Ona ma do tego talent, że też musi się przy tym tak popisywać. Postaram się najlepiej, jak umiem. Chwila. Zapomniałam o tych naklejkach. Ha, przydałoby się trochę kolorów na moim zeszycie. To się chyba da naprawić. Warto spróbować. Zacznę od narysowania kółka na kartce. A następnie dorysuję buzię. Tu będą oczy. No i uśmiech. Teraz muszę to wyciąć. Położę to na kawałku papieru do pieczenia. A następnie zakleję taśmą. Jeszcze tylko wygładzę, żeby nie było żadnych nierówności. Teraz ponownie wytnę całą buźkę. Wygląda super. Ale potrzebuję więcej. Są wspaniałe. Dokładnie o to mi chodziło. Wystarczy ściągnąć papier ze spodu i mogę je już przyklejać na mój zeszyt. Ach, jaka śliczna żabka. Od razu wygląda lepiej. A to przecież takie proste. Wow. Psst, Naomi. No, wow, Julie. Ale ekstra. Dasz mi jedną? Nie. Ale jak to? Proszę. Nie dasz mi spokoju, co? Dobra, niech ci będzie. Serio? Połowa naklejki? Proszę się skupić na zadaniu. Och, wiem! Ten wachlarz podsunął mi pewien pomysł.
Potrzebuję tylko mojego zeszytu. Muszę zrobić w nim kilka poprawek. Wytnę go na kształt półkola. Następnie nałożę gorący klej na okładkę. Musi być nim cała pokryta. Teraz dokleję do niej kawałek filcu. A następnie nieco mniejszy biały. I na koniec czerwony. Coś wam to przypomina? Wycięłam też malutkie kawałki czarnego filcu w kształcie łezki. To będą pestki. No i gotowe! Mój arbuzowy zeszyt! Ha? Niezłe, co? Może być. Przecież możesz powiedzieć, że ci się podoba. Ojej! To jest wspaniałe! Muszę się lepiej przyjrzeć. To tylko zwykły zeszyt. Poproszę to! Uwielbiam wszystko, co związane z arbuzami. Ale... jak to? No cóż, będzie pasować do mojej kolekcji. Czy tylko mi jest gorąco? Muszę się nieco ochłodzić. Ach, tak lepiej. O, nie cierpię tej lekcji. Już nie jesteś taka cwana, co? Książka, burger też w dechę. Hej, przesuń się. Gotowa na przebieżkę? Chodźmy. Ćwiczenia? Nie, dzięki, to nie dla mnie. Myślałam, że chcesz poprawić kondycję. Cóż, faktycznie tak mówiłam. A poza tym chcesz zrobić wrażenie na pewnym chłopaku? Masz rację, tak też mówiłam. Dobra, idę. W porządku, rób to co ja, a poprawisz formę. Ach, męczę się od samego patrzenia. Pamiętaj też o ramionach. Nie tylko nogi. Dalej, pobiegnijmy tędy. Tu jest ładnie. Skoro tak mówisz... Hej, przestań się obijać. Przyspiesz i ciśniemy. Krok za krokiem. Tak się to robi. Matko, zara umrę. Nie umrzesz, wyluzuj. Po prostu ćwicz dalej. Wyobraź sobie, że całujesz te urocze usta. Super, jeszcze kilka powtórzeń. Świetnie ci idzie. I jeszcze, dawaj, wytrzymaj ból. Matko, padam z nóg. Chyba nogi mi się zepsuły. Dobrze, że w końcu jestem w domu. Ty, mój burger, dalej tu jest. Padam z głodu. Tak, honot do mnie, pyszotko. Zaraz, lepiej się ukryję, żeby nie mieć kłopotów. Tu będę bezpieczna. Smacznego. Gdzie ona? Przecież wróciła do domu. Ani widu, ani słychu. Gdzie ona się podziała? Zaraz. Słyszę odgłosy rzucia. Ha! Znalazłam cię! Naprawdę myślałaś, że się przede mną ukryjesz? Oddawaj to. Tak się napracowałaś. Nie zmarnuj tego. Proszę, jak jesteś głodna, to jedz jabłka. Zrobimy z nich mus. Jest smaczny i sycący. Proszę bardzo, pij. Samo zdrowie. Serio? To wcale nie jest smaczne. Faktycznie. Okropnie smakują. Wybacz. Tak. Podoba mi się, jak moje bicepsy się kształtują. Ten burger wcale mnie nie uszczęśliwia. Ani nie odchudza. Hej! Co? Co jest? Ja tu ćwiczę. Możesz mi pomóc? Chciałabym tak wyglądać. Bardzo chcę mieć takie mięśnie. Wyglądają na silne. No nie wiem. Okej, chyba mogę pomóc. Niech ci się przyjrzę. Jesteś gotowa? Zaczynamy. Chcesz tego burgera? Jeden gryz za jeden przysiad. A teraz pizza. No dalej. Musisz sobie na to zapracować. Spróbuj ją złapać. Uff, to była naprawdę ciężka praca. Jestem wykończona. Czy ona tutaj jest? Patrzy na mnie? Zjem sobie przekąskę. Przecież zasłużyłam. Czekajcie tu chwilę. Mam lepszy pomysł. Frotka mnie zainspirowała. Mogę coś zrobić z żelek. Tak jest. Patrzcie na to. Potrzebuję też takiej na nadgarstek. Żelkowe opaski. Jestem genialna. Ale to jeszcze nie wszystko. Słodkie sznurowadła. Tak. To wspaniałe! Teraz mogę wracać do ćwiczeń. Aha. Oto co wykorzystamy podczas ćwiczeń. Nie, dzięki! Już tego nie potrzebuję. Serio? O kurczę, naprawdę jestem pod wrażeniem. Poszła sobie. Czas na małe co nieco. Tylko nikomu nie mówcie. Może zmienimy rolkę od papieru w coś fajnego. Wlej do tej miski klej, a do innej wrzuć kolorowe pomponiki. Teraz najlepsza część. Delikatnie przyczep pompony do rolki. Tyle wystarczy. Wygląda świetnie. I oto super stojak do kredek. Gotowa do szkoły, mała? Najpierw spakuję plecak. Przyda mi się ta książka. Dobry wybór. I jeszcze ta. Okej. Litości. Ejwa, co ty wyprawiasz? To tylko żart, tato, spokojnie. Dobrze, to chyba wszystko. Chodźmy.
O nie, spójrz tylko. Tato, co teraz zrobimy? Trudne pytanie. Ale chyba wiem. Pora iść na lekcję. Wiesz, jakoś sobie radzę. Hej, poczekaj. To poniżające. Udam, że się nie znamy. Hej, gdzie popularne dzieciaki? Może zechcą ze mną pogadać? Nie, zakaz wstępu. To łazienka dziewczyn. Ups, to się mogło źle skończyć. Poczekam tutaj. Poszedł już? Wiedziałam, że to zadziała. W końcu pozbyłam się taty. Ale muszę uważać. Chyba już po wszystkim. Idziemy na lekcję? Uwielbiam fizykę. Błagam, tylko nie to. Niesamowite. Czuję się, jakbym znów był młody. Jak się czujesz? Spoko, dziękuję. To zła odpowiedź. Tato, nie trzeba. Świetne podejście. O kurczę, daj spokój. Co za dzień. Jak on mógł mi to zrobić? Zżera mnie stres. Dobrze, że mam popit. Chwilunia. Chyba już wiem. Posmaruję jego krawędź klejem. O tak. Bez pośpiechu. A teraz wezmę suwak. Przyczepię do kleju. Wezmę drugi popyt i wycisnę trochę kleju na sam środek. Teraz przyczepię tu motylka. Chcesz zobaczyć mój nowy plecak? Wow, świetny. Jaki kolorowy. Spakujmy do niego zeszyty. Znacznie lepszy od poprzedniego. Miłego dnia, córeczko. Dzięki, tato. Do zobaczenia. Cześć, chłopaki, spójrzcie. Ekstra plecak, Ewa. No właśnie, lubię to uczucie. Najlepszy plecak pod słońcem. Nienawidzę matmy. Straszna nuda. Chciałabym już być w domu. No dobrze, kto rozwiąże równanie? Ja! Sorka mnie wybierze! Ja! Ale szczęściara. Dasz sobie radę. Jak niby mam to obliczyć w pamięci? Ej, kujonko! Pomóż mi! Dobra. Muszę tylko idealnie wymierzyć. Ołówki! Celuj w ołówki! O, jak to się stało? Która z was to zrobiła? Lepiej to podniosę. Jest! Udało się! Dobra, idę! Szybko! Podmianka! Sorka dalej nie patrzy. Okej, tylko zmienię nieco wygląd. Jeszcze zdejmę gumki z włosów. Dobra, jest nieźle. Jeszcze tupecik do kompletu. I ostatni ołówek. W końcu. Rozwiążesz łaskawie to równanie? Dobra. Pierwsza dwójka, więc rysujemy dwie linie. Potem jedynka, dodajemy jedną. W drugim kierunku rysuję trzy linie, bo jest trójka. Następnie dwie na ostatnią dwójkę. Teraz rysujemy łuki. O tak. Potem kropeczki. Rysujemy je na przecięciach linii. Tu mamy aż 6 kropek. W środkowej części 7. A w ostatniej tylko 2. I już. Teraz je sumujemy. Odpowiedź 672. Gotowe. Bułka z masłem. Zobaczmy. Zaraz. Ty to zrobiłaś? Wyśmienicie. Brawo. Dobra. To równanie rozwiążecie na czas. Wygram z palcem w nosie. To się okaże. I trzy. Start. Patrzcie, jak się wysila nad tym działaniem. Czemu ona nic nie robi? Jak sobie chce. Wygrana będzie moja. Co ona wyprawia? Piłuje paznokcie? Skandalicznie niedorzeczne. Kiedy będzie poważna? Kawa? Skąd ją w ogóle wzięła? I batonik. Czemu nie zje jakiegoś obiadu? Dobra, miejmy to za sobą. Skończyłam! Co?
Nie wierzę. Jak to możliwe? Jeszcze nie rozwiązałam działania. Bo za ciężko pracujesz. Ja wolę to robić z głową. Pierwszą liczbę piszę na górze, a drugą na boku prostokąta. 3 razy 7 to 21. Wynik wpisuję w ten róg. Potem 7 razy 1. Łatwizna, 7. Tę odpowiedź wpisuję w środkowy kwadrat. Na koniec 4 razy 7. To oczywiście 28. Ostatni kwadrat. Na początek dwójka. Teraz dodaję do siebie następne trójkąty. Otrzymuję 1. Kolejne trójkąty. 7 plus 2 to 9. Piszę tutaj. Ostatnią cyfrę, czyli 8, przepisuję bez zmian. Odpowiedź 2198. Okej, wezmę ten marker. Dobra, zaczynamy pisanie. Och, włosy Kevina są takie piękne. Jest taki słodki i uroczy. Och, mogę na niego patrzeć cały dzień. Wow, chyba się rozkojarzyłam. O nie, 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 nie. Napisałam jego imię między serduszkami. Dobra, tu jest gąbka. Nie schodzi. Gąbka nic nie ściera. Musiałam wziąć zły marker. O, szklanka wody mi pomoże. Tylko nabiorę w usta. Okej, jestem gotowa. I szorujemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ścieraj się. To na nic, też nie schodzi. I co ja zrobię? Co za upokorzenie. Jeszcze ktoś to zobaczy. Co tu się stało? No, przepraszam, ale nie chcę zejść. Spokojnie, znam bardzo pomocną sztuczkę. Ale będzie potrzebny zmywalny marker. Wystarczy nim pokryć permanentny tusz. Każdą linię, co do joty. Dobra, patrz teraz. Zaczynamy ścieranie. Widzisz? Wszystko ładnie schodzi. I żadnego szorowania. Tada! Żadnego Kevina pisanego permanentnym tuszem. O, ratuje mi pani życie. O matko, Kevin wchodzi. O, mało brakowało. Spokojnie, nic nie powiem. To będzie idealnie zatemperowany ołówek. O, zaraz kichnę. Hej, mogę... Aciu! O, o matko. Strasznie przepraszam. Sporo tych obierków po kredkach. Ale dałam do pieca. Czekaj, czekaj. To się może udać. Idealne rozwiązanie. To się więcej nie powtórzy. Okej, mam pudełko na tiktaki. Pozbędę się słodyczy i wyciągnę górę. Temperówka wchodzi do środka. A góra wraca na swoje miejsce. Teraz mogę temperować bez bałaganu. Mogę już się o coś spytać? Tak, patrz co wymyśliłam. Wow, bardzo fajne. Ale zimno. Gdzie ten autobus? Deszcz? Cała zmoknę. Hej, jestem Matt. Chcesz wskoczyć pod parasol? Z przyjemnością, dzięki. O, ale metamorfoza. A niech mnie. Chodźmy stąd. Okej. Och, to tylko sen na jawie. Głupi deszcz. O, to Matt z moich marzeń.
Hej! Idzie tu? Dobrze, że wziąłeś parasol. Super, chodźmy stąd. Ciekawe, jak to jest być popularną. O nie! A, będę cała mokra! Dodaj jeszcze kilka kresek. Tak, ale ja. O, hej dziewczyny! OMG, to Kate! Ale zbieg okoliczności? Wywołałyśmy wilka z lasu! No, ale tu nie ma lasu! Jaka niekumata! Kate, widziałaś to kiedyś? Trzymaj, to dla ciebie. Postaraj się używać jak najczęściej. Och, dzięki. Spryskaj pachy, Kate. Chodź, idziemy do klasy. Hej, co tam jest na lustrze? Kate śmierdzi. Że co? Serio śmierdzę? Nic nie czuję. Muszę to zmazać. Dobra, może rękawem. Nie schodzi. Co tu robić? Zmyję to wodą. Ach, głupi kran. Nigdy nie działa. Nic z tego. Ech, wszyscy to zobaczą. A masz głupi napisie. Nie mogę na to patrzeć. Zaraz, schodzi. To zasługa dezodorantu? Sprawdźmy. Tak, wszystko ładnie się zmazuje. Żadnej smugi na lustrze. Wspaniale, kryzys zażegnany. Ale wiecie co? Mam ochotę coś napisać. Wezmę tylko markera. I się podpiszę. Gotowe? Moim zdaniem o wiele lepiej. Och, chyba zapuszczę sobie paznokietki. Świetne te kolory. To jak będzie z lekcją? O, no tak, zapomniałam. Nic nie szkodzi, proszę się nie spieszyć. My możemy zaczekać. Wiecie, to mój pierwszy dzień. Właśnie widzimy. Weźcie to ołówki. A teraz rysujemy. Nie potrzebujemy ich. Mamy własne. O wiele lepsze. Ja chyba użyję pisaków. O, ten kolor będzie dobry. Zacznę od takich małych serduszek. A, nie wyszły mi. Zacznę od nowa. Muszę je wymazać. Zaraz. Mam pewien pomysł. To będzie dopiero coś. Zrobię niewielkie nacięcia na gumce. I wytnę niepotrzebne kawałki. Tak, by otrzymać różne kształty. Następnie odcisnę je w farbie, zupełnie jak pieczątkę. Wspaniałe! Wow, spójrz tylko! Są cudowne! No i skończyłam. Teraz mogę poświęcić chwilę swoim włosom. Uwielbiam te lekcje! Wow, jak sprytnie! Też chciałabym zrobić coś podobnego. Ha, zatyczki od pisaka raczej nie przytnę. Ups, o nie! Co ja narobiłam? Gorzej już chyba być nie może. Chwileczkę. Chyba już wiem, co zrobię. Mogę pożyczyć prostownicę? Ha? No dobra. Dzięki. Potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Kawałek pianki. Idealnie. Zaczynam. Użyję prostownicy do rozgrzania mojej pianki. Następnie przyłożę ją do zatyczki i docisnę niewielką kuleczką. Dzięki temu zrobię w niej taki dołeczek. Teraz odetnę niepotrzebną część i nałożę nieco kleju. Zrobiłam też takie serduszko z brokatem, a zatyczkę od pisaka również owinęłam w piankę. Jaka mięciutka. Wow, wyszło fantastycznie. Zrobię podobnie z resztą. Wyglądają genialnie. Hej, Naomi! Co? Zobacz. Co mam niby zobaczyć? Na moje pisaki. A, gdzie moje zatyczki? Nie wierzę. Hej, to moje. Wyglądam w nich niesamowicie. Ale ja się tak bardzo starałam. Sztuka jest fascynująca. Ale nie tak bardzo jak śniadanie.
Spakowałam przepyszną kanapkę. Będą mi jej zazdrościć. Gdzie ona? Nie wzięłam jej. Ten burger wygląda znakomicie. Aż mi ślinka pociekła. Czy to smażona ryba? Może da mi kawałek? Ale tu wszyscy są skąpi. Burczy mi w brzuchu. Niedobrze. Nie, niemożliwe. Mama tu przyszła? Gdzie moja kochana Ava? Może mnie nie zauważy. To chyba jej klasa. O matko. O, tu jesteś, skarbeńku. Przyniosłam ci śniadanie. Zostawiłaś je w kuchni. To twoja mama? Mamo, przestań. Jeszcze rośniesz, skarbie. Kto nie zjadł śniadanka? Moja śliczna dziewczynka. I te słodkie, pulchniutkie policzki. Mamo, robisz mi siarę. Idź już sobie. Tylko zjedz do końca, dobrze? Widzimy się po szkole. To już wolałabym być głodna. Serio? Ava, ptaszynko! To nie jest śmieszne. Nie wierzę, że siedzę obok tych głąbów. Muszę się przygotować. Dobry pomysł. Gdzie mój długopis? Lokaju? Dziękuję. Chwileczkę. Nie działa. Proszę to naprawić. Tu pan jest. To jakiś żart? Co się dzieje? To niedorzeczne. Lokaj, przestań. Mam dość. To irytujące. He, pokaż to. Mam pomysł. Pomoże tylko rysiki. To wystarczy. Spójrz, piękna tęcza. Nic ci nie jest? Lokaju, wiesz co robić. Nie zawiedź mnie. O, a to co? Wspaniałe. Ile do wyboru? Uważajcie, dzieci. Dziś rysujemy syreny. Są trochę jak ryba. O, to ciekawe. Do dzieła. To mój szczęśliwy ołówek. Nigdy mnie nie zawiódł. To żałosne. Muszę zadzwonić. Jestem tu. Chyba nic się nie dzieje. Nie widzę zagrożeń. Towary są bezpieczne. Czas dostarczyć przesyłkę. Naprzód. Co ciekawe. Co? Nie spieszyłeś się. Sprawdzałem, czy mnie nie śledzą. Pani będzie zadowolona. Przeszukaliśmy cały świat. O, robi wrażenie. Dobra robota. Ile tu kolorów. Widzisz? Nieźle, co? Co mówisz? Wow, ekstra. To lepsze niż mój ołówek. O, to żart. Jest wysłużony. Ho, to śmieszne. Rozbeczysz się, kujonie? Co? To niemiłe. Zraniłeś moje uczucia. Powiem na ciebie mamie. Ale się boję. Ojej, hałas. Oddaj to. Mam. O, jestem niezły. To już ostatnia. Widziałaś? Jest świetny. Wow, jak on to zrobił? Zaraz, chyba mam pomysł. Wykorzystam tubę. Zrobię dziurę w denku. O tak. Teraz zdejmę przykrywkę i wsypię cukierki. Smakowite. Wystarczy. Następnie wytnę koło. Idealnie. Musi się zmieścić. Teraz to ozdobię. Owinę papierem i go skleję. To świetny pojemnik na kredki. Fajny, co nie? Ten chłopak wiele osiągnie. Ktoś taki nam się przyda. Opowiem o tobie w firmie. Zasłużyłem na nagrodę. Smaczne. Nauczycielka nie widzi. Cicho, skupiam się. Jeszcze jednego. Spryciarz ze mnie.
Co my tu mamy? Wow, okropne! Wystawiam jedynkę. To jeszcze gorsze. To jest poniżej krytyki. Teraz rozczaruję dzieci. Jakie słodkie selfie? Powinnaś się skupić na lekcjach. Jedynka? Co to za plama? O, co dostałem? O nie, znowu jedynka! Tata będzie bardzo zły. Oddaj kartę kredytową! Nie zasługujesz na moją kasę. Starałam się! Tato! Złoto? Hurra! Niech to będzie nauczka. Pomożesz mi? To straszne. Ale się wkurzą. Proszę. Jak mogłeś, synu? Nie mogę na ciebie patrzeć. To twój telefon. Żartujecie? Halo? To takie dziwne. Nie dopuszczę do tego. Pogadam z nauczycielem. Załatwię to. Czy to żart? Proszę poprawić. To łapówka? Co? Ależ skąd? Nie ma mowy. Aha, rozumiem. Chwileczkę. Proszę. Dziękuję. Nie ma sprawy. Lubię tę pracę. Nie do wiary. Hej, widziałeś? Piątka z plusem. Co? Jak? Jestem bystra. Co teraz zrobię? Hej, już wiem. To będzie proste. Poprawię stopień. O tak. Teraz jest lepiej. Zasługuję na piątkę z oszukiwania. Rodzice byliby dumni. Wrzucę to w internet. Też masz piątkę z plusem? No pewnie. Nagle okropnie zgłodniałem. Zaraz, mam ołówek. A gdyby był jadalny? Tak, spałaszuję go ze smakiem. E? Co on tam wyprawia? David, przestań. E? Co? Chcesz? Częstujesz mnie ołówkiem? Ołówkiem? A racja, wyobrażałem sobie, że to jedzenie. O, David, pokażę ci, czemu mój ołówek jest inny. Wzięłam oczywiście odrobinę czekolady. Potem nałożyłam na łyżkę i podgrzałam suszarką. Kiedy czekolada się roztopiła, wzięłam swój ołówek. Łatwo wyjąć z niego gumkę. Na końcówkę nałożyłam słomkę. Potem wlałam do środka roztopioną czekoladę. Jakie to apetyczne. Poczekam, aż stwardnieje. Tada! Czekoladowa gumka na ołówku. Rozumiesz, co mówiłam? Oby. Proszę, częstuj się. O, świetnie, dzięki, Madison, jesteś super. Jakie smaczne, przepyszna przekąska. David, stój, reszta to zwykły ołówek. No tak, znowu zapomniałem, sorry. Muszę się schować. Tylko gdzie? Wendy, wracaj. Znasz zasady? Żadnego jedzenia w szkole. Wiem, że gdzieś to jest. Nie ukryjesz się przede mną? A może jednak się ukryjesz? To nie koniec. Poszła sobie? Przynajmniej ze skradania miałabym piątkę z plusem. Interesujące. Jaki on mądry i przystojny. Hej, to dla ciebie. Może do mnie zadzwonisz? Co? Serio? Nie, dziękuję. Że co? Czyżby nie odwzajemnił twoich uczuć? Myśli, że jest mistrz świata z tym makijażem? To nie fair. W szkole nie wolno nosić makijażu. Chyba mam wszystkie materiały. Musimy dziś sporo przerobić na lekcji. Au! Patrz, gdzie idziesz. Zobacz, co narobiłaś. Przepraszam, to było niechcący. Bezmyślne dzieciaki. Co to takiego? To nie moje. Chociaż teraz już tak. Specjalna oferta na lemoniadę i słodycze. Co podać? Poproszę małego batonika. Jasne, $2. Oczywiście. O nie, pieniądze musiały mi wypaść z kieszeni. Ach, ten dzień zapowiada się coraz gorzej. Bez kasy nie ma frykasy. Spaduwa. Czemu zawsze mam takiego pecha? Muszę się zrelaksować. Hej, co robisz? Mam nadzieję, że po sobie posprzątasz. Mama się wścieknie, jak zostawisz po sobie bałagan. To mi daje pewien pomysł. Na pewno mi się uda. Sorry, mały, ale muszę to pożyczyć. Wytnę w piance odcisk mojej stopy. Najpierw w jednym arkuszu, potem w kolejnych.
Nałożę na siebie różnokolorowe warstwy i połączę je za pomocą pistoletu na gorący klej. Wierzchnią warstwę też pokryję klejem. Nie ma co żałować kleju. Poczekam, aż klej wyschnie. Następnie zrobię wycięcie z boku w dwóch środkowych warstwach. W pustą przestrzeń wsunę pudełeczko. To doskonały schowek na drobne. Teraz już nigdy nie zgubię pieniędzy. O, znowu ty. Mam nadzieję, że tym razem masz gotówkę. Tak jest, już płacę. Zielony to mój ulubiony kolor. Proszę bardzo, jeden batonik. Reguł nigdy za wiele. Te dzieciaki potrzebują dyscypliny, zwłaszcza Mindy. O, dzień dobry. Trzymaj się ode mnie z daleka. Boję się, że znowu na mnie wpadniesz. Mam coś dla pani. W ramach przeprosin. Coś słodkiego. Proszę bardzo. Dla mnie? Naprawdę? O, nie jesteś taka zła. To co? Zabierzesz mnie gdzieś po szkole? Hej, już jestem! Ups. Niezłe klapki, Mindy. Bardzo kolorowe. Rzeczywiście ładnie się prezentują. To buty wielofunkcyjne. Patrzcie i podziwiajcie. Trzymam tu rozmaite drobiazgi. Łącznie z błyszczykiem do ust. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. To mój ulubiony odcień. Wow, Mindy, ślicznie wyglądasz. Miło z twojej strony. To... robisz coś po południu? Moglibyśmy pójść do kina. Czemu nie? Masz mój numer, prawda? Jej! O! Nie wierzę, że przegrałam. Liczyłam na zwycięstwo. Tak ciężko pracowałam. Co za zmarnowany dzień. Momencik. Wiem, co poprawi mi humor. Przekąski. Czekolada zawsze pomaga. O nie, co za pech. Och, o co tu chodzi? Zakaz jedzenia i picia? Nie, nie ma mowy, nie zgadzam się. Potrzebuję wsparcia. Okej, od czego by tu zacząć? Och, chyba od odebrania telefonu. Hej, co tam? Co? Okej, jasne, zajmę się tym, nie ma sprawy. Do zobaczenia. Okej, jak mogę jej pomóc? Przecież nie wejdę tam po prostu z przekąskami. Muszę coś wymyślić. Hej, to może się sprawdzić. W porządku, biorę was ze sobą, chipsy. Schowajcie się tutaj z przodu. Wezmę też cukierki. Przyczepię je tu. Okej, tyle smakołyków powinno wystarczyć. A teraz kurtka. Powinna zakryć przekąski. Muszę ją tylko zapiąć. O tak, wyglądam na napakowaną. Hej, mała. Słyszałam, że potrzebujesz pomocy. Ło, ale jak to? Imponujące, co? Hej, patrz na to. To nie mięśnie, tylko słodkie i słone pyszności. Dzięki nim wróci ci dobry humor. O tak! Cukier mi pomoże! Kocham go! W porządku! Jestem gotowa na kolejną rozgrywkę! O! Uwaga! Jestem z powrotem! Patrzcie na te mięśnie! Chcę rewanżu! Jesteś gotowa? Uff! Nie jest łatwo! Tak! Wygrałam! Pokonałam ją! Jestem super! Co? Nie wierzę, że przegrałam! Uch! Beznadziejny dzień! Będę potrzebować tych książek na lekcję. Jest i Justin. Jest idealny. Jak mój wymarzony facet. Myślę, że już to wszystko. Lepiej pójdę na lekcję. Nie chcę się spóźnić. Moje serce właśnie przyspieszyło. Jak dobrze ci widzieć. Chwileczkę. Dlaczego ona rozmawia z Justinem? Tak dawno się nie widzieliśmy. To ja powinnam siedzieć obok Justina. Tak, nie może być. Ale jestem wściekła. Spójrzcie na nich. Jesteś taki zabawny. Tak, często mi to mówią. Jesteś taki zabawny. Myśli, że jest taka wyjątkowa. I dzień zrujnowany. Chwileczkę. Chyba wiem, co robić. Tak, to się może udać. To będzie dobre. Czas na lekcję. Ciekawe, czego się dziś nauczymy. Justin, zaczekaj na mnie. Czas na przedstawienie. O, hej. Mogę tu usiąść? No to jazda. Mam nadzieję, że mam dobrego cela. Dalej, kupo, dalej. Tak, udało się. W dziesiątkę. Co jest? Czy to kupa? Fuj, ale to obrzydliwe. Muszę iść. Pamiętaj o mnie, Justin? Okej. Okay. To było dziwne. W końcu sobie poszła. Teraz mam okazję. Co się stało? Wygląda na to, że to miejsce jest wolne. Lepiej się tego pozbędę. O, cześć, Justin. Mindy, hej, nigdy nie uwierzysz, co się stało. Na pewno uwierzę. Dziś mamy sprawdzian.
Mam dobre przeczucia. Ale z ciebie, kujonka. Mam swoją szczęśliwą linijkę. Szczęśliwą linijkę? Wiedziałam, że powinnam była się uczyć. A ostrzegałam cię. Lepiej się przygotuję. Możecie zacząć. Mam to wszystko, czego potrzebuję. Moja linijka ma wszystkie odpowiedzi. Zamierzam zdać ten test i to będzie całkiem proste. Po co się uczyć? Hej, jak to zrobiłaś? Nie możesz nikomu powiedzieć. Weź dwie linijki i umieść je obok siebie. Następnie naklej na nie pasek taśmy. To będzie taki szef. Następnie dodam do niego pasek taśmy dwustronnej. A teraz go wygładzę i usunę folijkę. Przykleję odpowiedzi do taśmy. Wszystko, co pozostało do zrobienia, to złożyć linijki. Nikt się nie zorientuje, że to ściąga. Całkiem sprytne, co? Wow, to bardzo przebiegłe. Czas ucieka, dziewczyny. Chwila, prawie zapomniałam. Mam w torbie ściągawkę. Nie ma co panikować. Muszę to jednak ukryć i wiem, jak to zrobić. Posmaruję paznokcie klejem w sztywcie. To powinno wystarczyć. Przykleję do nich ściągawkę. Ha! Jestem genialna! Wow, tak szykowne i praktyczne. Okej, czas zdać to na szóstkę z plusem. Ech, tego właśnie szukałam. Nigdy bym o tym nie wiedziała. Wszystko idzie dobrze. Claire, co ty wyprawiasz? Ja? Nic. Okej, ale mam cię na oku. Bla, bla, bla. Jakbym się tym martwiła. Nene! Prawie skończyłam! Bez tych paznokci bym sobie nie poradziła! Jestem pod wrażeniem, Claire. Cii, muszę się skoncentrować! Powinnam to robić przed każdym egzaminem! To znacznie ułatwia życie! Co? Co to jest? Nie, to niemożliwe! Ściąga! Mamy w klasie oszusta! O, tylko spokojnie! Cóż, co my tu mamy? Nie wiem, o czym pani mówi. Znasz zasady? Nie toleruję ściągania na moich lekcjach. Co? Nigdy wcześniej tego nie widziałam. Jestem tobą rozczarowana, Claire. Dobra, przyłapała mnie pani. Daj mi to. Ale pani jest. Oblałaś ten sprawdzian. Też mi niespodzianka. Jak mogłaś? Oszuści zasługują na jedno. Pała z minusem. Sama jesteś sobie winna. Pała z minusem? Zaakceptowałabym jedynkę, ale z minusem? To już przesada. Co robisz? Czy powiedziałam jedynkę? Miałam na myśli szóstkę. Ale wciąż widzę minus. Co to ma znaczyć? Ups, mój błąd. Zadowolona? Gratulacje, Claire. Cała moja ciężka praca nareszcie się opłaciła. Masz chyba problemy z kontrolowaniem emocji. Przynajmniej zdałam. Zdecydowanie za mało mi płacą. Mam swoje pisaki. Czego jeszcze potrzebuję? Ach, notatnik. Upewnię się, że wszystko jest w należytym porządku. O wiele lepiej. Rany, jak można tak pracować? Te chipsy są takie dobre. Nie mogę przestać ich jeść. Chcesz trochę? Spójrz na swoje biurko! Jest to obrzydliwe! Co? O czym ty mówisz? Ach, jaki pojemnik na przebory! Muszę sobie taki sprawić. Czekaj, mam pomysł! Mogę użyć mojej tubki po chipsach. Zacznę od narysowania linii wokół tubki. Musi ona być prosta. Teraz będę potrzebowała ostrego noża. Przetnę wzdłuż całego obwodu. Nie ma co się spieszyć. Chcę, aby cięcie było równe. Teraz postawię ją na stole. Wyciąłam okrąg z arkusza pianki. Przykleję go do podstawy. Następnie położę tubkę na boku. Do tej części użyję pistoletu do klejenia. Nałożę teraz na nią klej. Następnie owinę wokół niej więcej pianki. Nie chcę żadnych zagnieceń. Upewnię się, że jest równa. Teraz muszę uszczelnić krawędzie. Nałożę klej na jedną stronę pianki. Następnie docisnę krawędzie do siebie. Trzeba dobrze przedusić. Teraz złożę nadmiar pianki nad krawędzią tuby. Użyję kleju, aby ją przytrzymać. Pocięłam dwa kawałki pianki na trójkąty. Obrusuję je wokół krawędzi czarnym pisakiem. Zrobię to samo z drugim trójkątem. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Przykleję do nich naklejki z płatkami śniegu. Można je doczepić do mojej tuby. To wygląda na dobre miejsce. Przykleję je na swoje miejsce. Następnie dodam oczy. Zaczyna nabierać kształtów. Co powiesz na uroczy żółty nos? To będą wąsy. Będę jeszcze potrzebowała dwóch łapek. Ta kokarda jest taka błyszcząca. Też bym taką chciała. Myślę, że jest gotowe. Zobacz! O, to urocze! Dobra robota! W sam raz na moje przebory do pisania. Teraz nie jest już tak niechlujnie, co? Żartuję!
wiesz, prawda? Spójrz tylko na swoje biurko. Nieważne, to nie mój problem. Jesteś po prostu zazdrosna. Szybko zetrzemy i pokurzu ani śladu. No proszę, moje kochane artystki. Nie będę im przeszkadzać. Mam dla nich niespodziankę. Jeszcze tylko to pokoloruję. Dlaczego zawsze tak się dzieje? To nic, użyję innej kredki. Mam ich wiele. Znowu! Nieźle idzie. Co? Serio? Skończyły się kredki. Chwileczkę. Zaraz wracam. Gdzie ona idzie? Potrzebuję małej pomocy. Czy muszę robić wszystko? Wykorzystujesz mnie tylko dlatego, że mam moc podgrzewania. To trochę upokarzające. Tak, trzymaj. Dalej? Jeszcze? Okej, myślę, że już wystarczy. O to ci chodziło? Czekaj! Mam pomysł! Będę potrzebowała tego pudełka. Zachowamy miętówki na później. Zdejmę pokrywę. Teraz umieszczę temperówkę w środku. Przykleję ją na miejsce. Następnie ponownie dołączę pudełko. Idzie bardzo dobrze. Następnie wezmę materiał i wytnę z niego dwa małe prostokąty. Pokryję pudełko klejem i przykleję do niego kawałek materiału. Zrobię to samo po drugiej stronie. To jeszcze nie koniec. Po bokach przykleję piankę. Owinę ją dookoła. Pozostawię wieczko odkryte. Idealnie! Teraz muszę to udekorować. Umieszczę dwoje oczu na materiale. Pokolorowałam górną połowę na czerwono. Teraz pisakiem narysuję buzię. Wygląda na zadowolonego. Potrzebuję kilku naklejek z płomieniami. I to chyba już wszystko. Zobacz, to nasza nowa temperówka. Wow, niesamowite. Czekaj, to nie wszystko. Porany, mogę jej użyć? Proszę. Okej. Proszę bardzo. To najlepsza rzecz, jaką widziałam. Nie mogę się doczekać, aby jej użyć. Wow. Zobacz to. I zbiera wszystkie wiórki. Ołówek jest już ostry. Dzięki, Claire. Hej, mamo. Aha. Mam coś dla was, dziewczyny. Lody. Moje ulubione. Dzięki. Ten dzień zapowiada się coraz lepiej. Nie mogę się doczekać. To był chyba zły pomysł. Mój lód się roztopił. To jest po prostu typowe. Nigdy nie mogę mieć żadnych przyjemności. Możesz go przecież zlizać. To nic, przyniosę ci coś z chili. Żałuj, bo są pyszne. Proszę wejść. Dzień dobry, chciał nas pan widzieć. Proszę usiąść. Jest pewien problem. Proszę spojrzeć na zeszyt Sofii. Niedopuszczalne. Ojej. No co? Nudzi mi się czasem. To karygodne. Przepraszam na chwilę. Halo? Sofia? Bardzo się na tobie zawiodłam. Za chwilkę wracam. Nareszcie poszedł. Gramy? Co? Bierz ołówek i gramy. Naprawdę? Mam. Albo i nie. Zaczekaj. Może uda się coś poradzić. Nakleję pasek taśmy na zeszyt, a obok kolejny. Teraz dwa w poprzek. Jeszcze spinacze do papieru. I te niewielkie klipsy. Ja zacznę. Teraz twoja kolej. O, fajnie! To ja kładę tutaj. Ach tak! Mądrze! Ale zacięta gra! Nie tym razem! Aha! Tak! Wygrałam! Zachowuj się normalnie! Co tu się dzieje? To znowu ona! Potrzebuję urlopu! No dalej! Co tak długo? Trzymaj się, panie jednorożcu. Whee! Udało się. Mamy ten dom. Uf. Pakujmy się. Proszę, kochanie. Ja zabiorę to. Dobrze, zacznę tutaj. Wow, ile rzeczy. Pakuj manatki, kochanie. Ho,
pora na małą drzemkę. Ty też? Zakleję tylko taśmą i jedno pudło gotowe. Gotowe, mamusiu. Mogę taśmę? Proszę. Gdzie ten koniec? Ale się klei. Jak ci idzie, Sofia? O nie! Zaplątałam się, mamusiu. Pomocy! Nie ruszaj się. No, już. Zaraz to ściągniemy. Dzięki, mamo. No dobrze. Wróćmy do pakowania. To powinno pomóc. Dzięki temu używanie taśmy klejącej stanie się o wiele prostsze. Załóżcie opaskę zaciskową na rolkę taśmy i zepnijcie ją od góry. Odetnijcie nadmiar plastiku. Wypróbujmy. Proszę, mamuś. Zakleję karton taśmą, a opaska pomoże mi odciąć kawałek. Teraz ty, kochanie. Wow! Naprawdę mogę? Zobacz, mamo! Zrobiłam, ale fajnie! Mój kochany pomocnik. Co to za hałas? Mamy mały problem. Pomożecie? To idealny kamuflaż. Cel zlokalizowany. Dlaczego? Tak się starałam. To nie fair. Hej, czy ten kwiatek do mnie gada? Tutaj. Ja? Podejdź. Okej. Usiądź. Ta roślinka jest jakaś agresywna. W czym problem? Oblałam test. Pomogę ci. Spójrz. Wow! Szóstka? Ale nie za darmo. Jasne. Wow! Dzięki, dziwna nieznajomo. Ale jak to zrobiłaś? Nie powinnam ci tego mówić, ale... Aby zaliczyć każdy sprawdzian, potrzebujecie wielkiego ołówka. Użyjcie skalpela, by wyciąć trójkąt w gumce do mazania. A teraz wytnijcie literę A. Użyjcie czerwonej farby. I pieczątka gotowa. Jak sama widzisz, to prościzna. Wow! Zapamiętam! Dzięki! Och, to moje koleżanki! Hej, patrzcie! Też możecie mieć szóstkę! Przesuń się! Interes się rozkręca. Siadajcie. Trzymaj. O tak! Dzięki! Zapłata. Hej! Wow! Proszę o należność. Dzięki! Jesteś śliczna. Ma włosy jak złoto. Co jest? O co chodzi? Weź się do nauki. Zawaliłaś ten sprawdzian. Czego ona chce? Zniszczyła lalce fryzurę. Chwileczkę. Dostałam pałę? Mama będzie wściekła. I co teraz? Mam pomysł. Tak, uda się. Posmaruję stopy lalki klejem. I przyłożę do oceny. Ostrożniej ją odkleję. Wpiszę coś innego. Ha, nikt nie zauważy. To dzięki tobie. Mua. No dobrze, uważajcie. Nie będę powtarzać. A to nie jest łatwe. Zrozumiano? Ona żartuje? Nie mam pojęcia. No, dziś zajęcia z geometrii. Co? Nic nie rozumiem. Hej, widziałaś się z Brianem? Halo, co to znaczy? My tu rozmawiamy. Co za brak kultury. No dobra, narysuję trójkąt. To nic trudnego. A może jednak... Teraz skorzystam z miniki. Ups, to jakaś kpina? Przepraszam. Nie rób tak więcej. Red, ty jaka wredna. Zacznę od nowa. No, świetna robota. Co? Jak to możliwe? Nie wiem, czemu tak wyszło. Tym razem się uda. Mam dobre przeczucia. Znowu źle. Przestań się wygłupiać. To się nie liczy. Teraz się postaram. Ciekawe, co robi Luna.
Do dzieła. Kreska tu, kreska tam. No, może być. Tak, jestem zadowolona. Moje oczy. A, mam pomysł. Na pewno mam coś przydatnego. A może to? Spróbuję. Przykleję taśmę wzdłuż dwóch krawędzi. O tak. Odlepię wierzchnią warstwę. Teraz to złożę. Przycisnę tak, żeby przywarło. Teraz mam rękaw. Wsypię tu brokat. Odrobina blasku nie zaszkodzi. Narysowałam miarkę. Przykleję ją do krawędzi. Wow, świetne! Ta linijka jest świetna! Teraz narysuję trójkąt. Nie zawiedź mnie, kotku! O, ale fajnie! Wow, działa jak marzenie! Ale ci zazdroszczę! Niepotrzebnie! Dla ciebie też mam! Serio? Jesteś kochana! No wiem! Zamroźcie wodę w niewielkim naczyniu. Wyjmijcie gotową kostkę lodu i weźcie swoje przybory malarskie. Bierzemy się do roboty. Nałóżcie farbę bezpośrednio na lód. Najlepiej użyć różnych kolorów. Topiący się lód sprawi, że farba zacznie pływać, a barwy będą się mieszać. Dodawajcie kolejne warstwy różnych odcieni. To całkiem przyjemne zajęcie. A efekt jest niepowtarzalny. Przyznajcie, że wygląda całkiem nieźle. Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przybory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką. Fajne, co? Trzymaj, twój długopis. E? Co? Ach tak. Dzięki. Świetnie wyszło. O czym to ja śniłam? Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka. Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się. Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej. Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A, zapomniałam o grawitacji. Obrót ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś. Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Nareszcie w domu. Co za dzień? Paskudna pogoda. Lepiej schowam parasol.
Co się stało? Dobrze, że mam latarkę. Sprawdzę, o co chodzi. O-o. Niedobrze. To nie może się więcej powtórzyć. Ale co zrobić? A gdyby tak? I to jest myśl. Będzie nam potrzebna pusta butelka plastikowa. Zaczynamy. Musimy odciąć górę i dół butelki. I to samo zrobić z drugą butelką. Teraz włóżcie jedną w drugą. A w środek jeszcze mniejszą butelkę. W sam raz na deszczowe dni. O, cześć, Sofia! Hej, byłaś na dworze? Widziałaś, jak leje? Nie, stój! He? Czemu? Użyj tego! Nałóż butelki na złożony parasol. Koniec z pochlapaną podłogą. Cała woda zbierze się na dnie butelki. Proszę. Wow! Świetny pomysł! Uważaj! O, przepraszam! Ach, wracam po latarkę. Co za piękny rysunek! Jaki wesoły ślimaczek! Mam dla niego idealny kolor. He? Co się stało z moją kredką? Wypisała się. Przestała działać. Z innymi kredkami to samo. Muszę je naostrzyć. W sumie nie jest tak źle. Zaraz dokończę kolorowanie ślimaka. Jeszcze trochę. Zrobię to samo z pozostałymi. Będą mi potrzebne. Właściwie to fajne. Mógłbym tak bez końca. Jeszcze. Chcę jeszcze. Zaraz. Chyba przesadziłem. Tak. Poniosło mnie. Muszę to posprzątać. Ostrożnie. Nie upuść. Ona nie... Serio? O, przyjdziesz na imprezę? Uważaj! Nie! Coś ty narobił. Jakie to denerwujące. David! Ups. Jeszcze kawałek. Muszę już iść. Jak mogłeś to zrobić? Oddzwonię do ciebie. Muszę coś zjeść. A gdzie mój napój? Wszędzie są strużyny. Co? To chyba jakieś żarty. Już przeprosiłem. Odłóż tę perówkę. No już. Zaraz. Mam pomysł. Potrzebuję pustej puszki i wiertarki. Wywiercę ostrożnie dziurę. Oszlifuję brzeg papierem ściernym i zdejmę wieko puszki. Wezmę pistolet na klej, tyle wystarczy. Przyczepię tutaj temperówkę, a potem założę na puszkę. Czas zatemperować kredki. Wszystkie śmieci zostaną w puszce. Koniec z bałaganem, ale... To dla ciebie. Serio? To miłe. Dzięki, David. Mam więcej kredek. Rany, ale nudy! Na stronie 30 znajdziecie. Zaraz. Hej! Co? Zjadłabyś coś? Chętnie. Umieram z głodu. Ja też. O, tak. W rozdziale... Co takiego? Przekąski? Hej! Nie sądzę. Wyrzucić mi to? Ale marnacja. Nie zdążyłam nawet ugryźć. Nie znoszę szkoły. Tak samo. Bezczelne dzieciaki. Ale mnie zasady nie obowiązują, bo ja je ustalam. Pyszności. No dobrze, wracając do tematu. Ciężko dzisiaj na treningu. Ale teraz będzie tylko lepiej. Mam uroczy strój. Plus torbę pełną smakołyków. Tylko ten Cerber. Ani kroku dalej. Do kosza z tym. Płacz sobie do woli. A ty? Zabieraj się z tym. Dobrze, że jestem przygotowana. Patrzcie. Czas na małą rewizję. O,
Okej. Zobaczmy. Kiepsko. Co tam masz? Natychmiast pokaż. Bluza nadziana słodyczami. Myślisz, że to zabawne? Do dyrektora! Biegiem! Czyli zna ten trik? Muszę wymyślić coś innego. Może by tak czepek pływacki. To jest to. Słodziutka fryzura, co? Dzień dobry. Bez gadania. Co ukrywasz? Pokaż torbę. Ha, niby nic. W porządku. Dziękuję. Ha. Udało się. Zwycięstwo smakuje słodko. Uwielbiam te cukierki. O, pomarańczowy. Te są najlepsze. Nawet poniedziałki są znośne, jeśli ma się coś słodkiego. No, no, no. Co my tu mamy? Jakieś słodycze? Co? Ups. Nie w mojej szkole. Oddawaj. Ale to moje. Dawaj, mówię. Puszczaj. Nie, moje cukierki. Wysypały się. Och, co za bałagan. Zjadłam tylko jednego. To nie fair. Posprzątaj to. Zasady to zasady. Rozumiem. No wiecie co? Moje kochane cukiereczki, pokryte brudem z podłogi. Och! Mam cały dzień. Ale porażka. Szkoda mi ich wyrzucać. Chwileczkę. A co z moją torbą? Odpowiedź jest tuż pod moim nosem. Tak jest. Wezmę folię bąbelkową. Rozłożę na niej cukierki. To może chwilę potrwać, ale nie poddam się. Czasem trzeba być cierpliwym. To już prawie wszystkie. I gotowe. No, prawie. Pozostałe cukierki zwiążę, używając grubej gumki. Aż zrobi się solidny łańcuch. Doskonale. Teraz zamocować na końcach. I mamy wypasioną torbę. Wygląda smakowicie, co? Przerzucę rzeczy ze starej. Wszystko się zmieściło. Kto by pomyślał? A teraz chwila prawdy. O, już wróciłaś? Co ukrywasz tym razem? Nic. Czyżby? Nic nie widzę. Całkiem ładna torebka. No jak? Mogę iść? Na to wygląda. Ale mam na ciebie oko. Gładko poszło. Moje cukierki są bezpieczne. Zasłużyłam. Jestem z siebie dumna. Kolejny dzień, kolejny test z matmy. Na szczęście się uczyłam. Już prawie. Tyle, że ciężko się myśli na głodniaka. Może by tak coś na ząb. Tego mi trzeba. Gapi się w telefon. Niczego nie zauważy. Pyszne. Co? Hej! Co robisz? Przepraszam. Trudno. Zero szacunku. O, filmik z kotem. Nie odpuści. Chciałam tylko gryza, bo nie mogę się skupić. Chyba za głośno. Co tak szeleści? Jasmine? Dobrze, już dobrze. Ile razy można powt... Za chwilkę wracam. Zachowujcie się. Niewiarygodne. Jestem wredną wiedźmą. Momencik. Telefon. To jest to. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? To będzie genialne.
Zaczynamy od jednego małego, o! Polewamy lukrem. I mamy mini pączusia. Ale pączek musi mieć posypkę. Urocze, prawda? Uwielbiam to. To dopiero pierwszy z wielu. Najlepiej przykleić je syropem. Wyglądają jako zdobę etui. Nikt się nie domyśli, że są jadalne. I o to właśnie chodzi. Ostatni rządek. To moje największe dzieło. A na pewno najsmaczniejsze. Próba generalna. Musiałam to odebrać. Wszystko w porządku? Nawet lepiej. Jej? Pychota. Nikt nie podjada. Dobrze. Oglądaj sobie filmiki z kotkami. Tak, wszystko gotowe. Wow, to naprawdę ona. Przepraszam. Hola, hola, a ty gdzie? Może zielony kolor cię bardziej przekona. Nikomu nic nie powiem. Zapraszam. Siemka, mam dla ciebie nowy telefon. Już taki mam. O, no tak. Ale wtopa. Dzień dobry, można? Ale mam coś dla niej. Nic z tego. Ej, wpuść ją. Niesamowite. Że co? Jak ona to zrobiła? To nie fair, ja nie umiem malować. No, dobrze. Kto chce to rozwiązać? Mamy jakiegoś ochotnika? Nie ja. Betty? Rusz tyłek i do tablicy. Już idę. No, już. Nie wiem, co mam zrobić. Słucham? Siadaj. Jejku, nie musi na mnie wrzeszczeć. Kto mi to rozwiąże? Znowu ona? Ma dziurę w spódnicy? Tak mi przykro. Mogłaby sobie kupić w końcu coś nowego. Już idę. A! Moja spódnica! Ta bielizna! Dacie wiarę? I tak wszyscy się na mnie patrzą. Ale fajnie się ruszasz. Czekaj, nagram to. Już widzę, jak sypią się lajki. Super! Nazwę to tańcem połamańcem. O, wspaniale! Patrz, wszystkim się podoba. Dlaczego zawsze jej się udaje? Dość! Nie ma to jak najpopularniejsze dziewczyny w szkole. Spójrzcie na nie. Jeszcze nie zrobiłyśmy sobie dzisiaj selfie. Pamiętaj o filtrze. Ej, ucięłaś mi głowę. Jeszcze raz. Cheese. Zadowolona? Nie. Problemy bogatych lasek. Ja mam inne rzeczy na głowie. Jak na przykład wyrzucanie śmieci. Skąd to się tu wzięło? Selfie są teraz w modzie, tak? No dobra. Muszę tylko wszystko przygotować. Jeszcze telefon? Teraz będzie się trzymał. Domowej roboty statyw. Okej. Hej, Essie. Ja? Tak. A dobra. Zrobimy sobie razem selfie? Zmieścimy się w kadrze. I co? Wow, ale fajne fotki. I naprawdę mnie nie ucięło. Essie? Halo. Mogę tu z tobą zostać? Co ty wyprawiasz? Podoba ci się moja sukienka? No, śliczna jest. Trzymaj drinka. Dzięki. Czy to Mickey?
co ona ma na sobie? Nawet moja babcia by tego nie założyła. Dobrze, kochani, zaczynamy imprezę. Ale ładny ten balon. Mam pomysł. Chcecie błyszczeć jak gwiazda? Gotowe. Jeszcze utrwalę to lakierem, żeby nic się nie sypało. Ładnie, co nie? Mniejsza. Miki? Ale ma fajną sukienkę. Ha? To się nazywa gwiazda. Gdzie ją kupiłaś? A ja to co? Nareszcie koniec lekcji. Umieram z głodu. Co? Myślałem, że spakowałem te kanapki. A temu co? Czegoś takiego na pewno nie widział. Proszę, Kevin. Dzięki. Ała! Jednak nie chcę. Dziwak. Czekaj, trzymaj. Głodny jesteś? Zwykłe jabłko? Ha. Żadnego jedzenia i picia? Wow, ile tu zmarnowanych pyszności. Nie wierzę, że zostałam przyłapana z jedzeniem. Chyba muszę to wyrzucić do kosza. Czekaj, wiem, jak możesz przemycić swoje przekąski. O czym ty mówisz? Oj, głuptasku. Już ci pokazuję. Podejdź tu, a wszystko ci powiem. Potrzebujesz takiego opakowania po mokrych chusteczkach. Najpierw je wyciągnij, a potem włóż do środka swoje słodycze. Ja wybrałam Oreo. Upchnij tyle, ile się zmieści. I już! Wystarczy zamknąć. Smacznego! Dobra, bierz ciastka i wracajmy do klasy. Niektóre lekcje są takie głupie. Dobrze, w tym ćwiczeniu chodzi o narysowanie okręgu. Okręgu? Żaden problem. Biedna Ava. Patrz, co mam. Cyrkiel. A ja mam to. Znaczy się to. W sensie tego kuraka. Niech to. Same bezużyteczne przedmioty. No nic, zabieram się za swój okrąg. No proszę, idealny. Lepszego w życiu nie widziałam. Lepszego w życiu nie widziałam. Lizuska. Ale ma rację. Mój okrąg jest tragiczny. No dobra, nie mogę unosić się dumą. Pożyczysz mi cyrkiel? Tobie? Nic z tego, to mój cyrkiel. Muszę to jakoś ogarnąć. Hej, chwila, spinacze. Mogę z nich zrobić cyrkiel. Dobra, ołówek na swoim miejscu. Teraz drugi narysuje okrąg. Ha! No proszę, to działa. No a co komu cyrkiel, kiedy ma się spinacze? Co? Jak jej się udało narysować idealny okrąg? Nie wierzę! To nie fair! O nie! Mój cyrkiel złamany! Hej, nie płacz! Wystarczą ci spinacz i ołówek. Okej. Dziękuję. Muszę ostrożnie to wyciąć. Ała! Co to było? Kto we mnie rzucił piłeczką golfową? Dlaczego to zawsze ja czymś obrywam? Ups, sorka. Nagrywałam partyjkę. Żartujesz sobie? Robię coś do szkoły. Niech to, zniszczyła mi nożyczki. To twoja wina. I jak mam teraz wycinać? O, czuję, że te linijki się przydadzą. O tak, to się nazywa mieć łeb na karku. Działa, normalnie nie wierzę. Na co komu nożyczki, kiedy ma się dwie linijki? Gotowe, dzięki za szybki ratunek. Przyszłam na test. Chwila, co ty masz na sobie? O nie, ten strój jest niedopuszczalny. Zaraz wszystko zmierzymy.
Oczywiście, miałam rację. Za krótka ta sukienka. Nie podejdziesz do testu w takim skąpym stroju. Myśli, że może cwaniaczyć z tą miarką? Ale wiecie co? Zaraz jej pokażę. Proszę mi wybaczyć. Zsunę ją tylko i włożę tu nogę. Proszę, teraz to spodnie. Ja... Co? Jak ty to zrobiłaś? Ciekawe, czy moja sukienka też tak potrafi? Niech to, źle narysowałam. Co za beznadziejna gumka. No dalej, wymazuj to. O nie, zrobiłam dziurę. Chyba chcesz mi zepsuć humor, głupia gumko. Powinnam gdzieś mieć zapasową. Kurczę. Psst, Ewa! Hej, Ewa! Masz pożyczyć gumkę? Nie, ale możesz sobie wziąć to. Jak to ma mi niby pomóc? Zaraz. Może faktycznie się przyda. Dobra, wezmę gumkę i zroluję ją, żeby miała okrągłe brzegi. Świetnie. Teraz potrzebne mi takie opakowanie. Wyciągam z niego pozostałości po szmince. Opakowanie po pomadce też się sprawdzi. Dobrze, wszystko wyciągnięte. Teraz tylko włożę gumkę do środka i mogę używać jak zwykłą szminkę. Co za genialny pomysł! Patrzcie, jak łatwo wymazuję! I zamykamy! Super! Można dalej rysować! To będzie idealnie zatemperowany ołówek. O, zaraz kichnę! Hej, mogę... Aciu! O matko, strasznie przepraszam. Sporo tych obierków po kredkach. Ale dałam do pieca. Czekaj, czekaj. To się może udać. Idealne rozwiązanie. To się więcej nie powtórzy. Okej, mam pudełko na tiktaki. Pozbędę się słodyczy i wyciągnę górę. Temperówka wchodzi do środka, a góra wraca na swoje miejsce. Teraz mogę temperować bez bałaganu. Mogę już się o coś spytać? Tak, patrz co wymyśliłam. Wow, bardzo fajne. No dobra klaso, pora na test. Mam nadzieję, że się uczyliście. Okej, do dzieła. Ach, to proste. Ale z niego kujon. Ja nie muszę się uczyć. Mam tutaj wszystkie odpowiedzi. Na bank dostanę 6. Jestem taka mądra. Ha, a tego nie wiedziałam. Co robi Emily? Nie wierzę w to. Hej, tutaj! Co się stało, Matthew? Emily ściąga. Czy to prawda? Co? W życiu? Proszę zobaczyć. Co powiedziała? Chwileczkę, widziałem telefon. Ja nic nie widzę. Och, jesteś najgorszy. Czy mogę dokończyć test? Zawsze jestem o krok do przodu. Powodzenia następnym razem, Matthew. Jestem po prostu wybitnie inteligentna. Ale... Ciszej! To będzie nasz sekret, dobra kochani? Uff, wciąż tu jest. Stresowałam się. Mam nadzieję, że Matthew się spodoba. Zasługuje na to. Jest taki boski. Spójrzcie tylko na niego. Och, lepiej to zapakuję. Chcę, żeby było idealnie. Który papier do pakowania wybrać? Ten jest bardzo ładny. Tak jak Matthew. Muszę go wyciąć. Chwila, to nie są nożyczki. Na pewno mam jakieś w plecaku. Gdzie one są? O nie! Wiem! No dalej! Może w roślince? Nie! Co teraz? Będę musiała go po prostu podrzeć. Zrobię to powoli. Okej? Dam radę. Tak jest? Powolutku? Nie poszło zgodnie z planem. To katastrofa.
A co to? Może mogę je wykorzystać? Tak! Myślę, że to się uda! Ciach, ciach! Złożę ekierki w ten sposób i przetnę papier. Na razie idzie dobrze. To działa! Wow! To jest niesamowite! Jestem już prawie na końcu. Teraz mogę zapakować prezent. Złożę papier na brzegu i zawinę na rogach. Zawiążę kokardkę i tyle. Teraz muszę tylko znaleźć Matthew. Oto on. Czekaj, 2 i 2 daje 4? Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Matthew? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wow, dzięki Emily. To takie ekscytujące. Nie wierzę. Zawsze chciałem mieć ten zestaw. Skąd wiedziałaś? Cieszę się, że ci się podoba. Warto być ostrożnym. Nie wiadomo, kto patrzy. W najmniej spodziewanej chwili... Nie, nie siedzą na suficie. Nic się nie dzieje. Nauczyciel zajęty. Jesteście moje. Od dawna na to czekałem. Do mnie! No proszę, jakie piękne. Zaraz je spałaszuję. Tak ci się wydaje. David, co ja mówiłam? Zakaz jedzenia na lekcji. To mnie wyprowadza z równowagi. Oj, przepraszam, już nie będę. Zawsze tylko obiecujesz. Mam tego dość. Co? Co się stało? To ci się przyda. Dzięki. Dasz radę, brachu. Zaraz, już łapię. Muszę się spieszyć. Uważajcie, dzieci, to jest ważne. Co? Kartka przyklejona do ręki? Co to ma znaczyć? Ma nauczkę. To będzie epickie. Siadaj tu. Ej, o co ci chodzi? Zjedz to. No tak, to cukierek, a nie klej. Najpierw usuń klej z tubki. Dokładnie ją wyczyść, żeby nic nie zostało. Ustaw cukierki pionowo, wykrój środek tubą. To będzie słodziutki sztyft. Tego mi było trzeba. Ale dobre. Wiedziałam, że ci zasmakuje. Dobrze, że siedzimy obok siebie. Co to za hałas? Sklejam sobie kartki. Mam wyniki sprawdzianu. To nie brzmi dobrze. Zaraz, co się dzieje? Nie wiem, ale coś złego. Znakomicie wam poszło! Same szóstki, nie do wiary! Juhu, czyli piątkę! Wiedziałem, że się uda. Jestem z was dumny. Spisaliście się. Bardzo się cieszę. Oprawię to w ramkę. Napracowaliście się. Zasługujecie na nagrodę. Macie ochotę na pizzę? Wow, już przywieźli? Dzięki za szybką dostawę, chłopcze. Jeszcze zapłata. Oczywiście. Gdzie mój portfel? Co? O nie, zrobiła się w nim dziura. Ups, chwileczkę. Co za upokorzenie. Już pozbierałem. Proszę bardzo. Smacznego. Muszę sobie kupić nowy portfel. Ten był najlepszy, jaki miałem. Przynajmniej zjemy pyszną pizzę. Dzięki. A teraz, jeśli pozwolicie, chciałbym zostać sam. Chcę powspominać słodkie czasy z portfelem. Nie zamierzam dłużej czekać. David, przestań. Au, to bolało. Trzeba mu pomóc. Cóż, tak już bywa w życiu. Musimy go jakoś pocieszyć. Wiem, wykorzystamy papier. Złożę kartkę na 3 części. Lewą stronę zegnę i posmaruję klejem w sztyfcie. Przycisnę, żeby dobrze skleić. Potem posmaruję na wierzchu. Muszę to bardzo dobrze złączyć. Na dole zrobię zagięcie. Powtórzę to parę razy. Przyczepię od spodu kawałek pianki. I tak powstanie portfel. Dodam parę szczegółów. To śliczny jednorożec. Co ty na to? Rzucę mu go na biurko. Co? Skąd to się wzięło? Nie wiedziałem, że ten sufit... To od was? Niech no spojrzę. Wow, co za kieszonki. Jesteście wspaniali. Dziękuję. Dobrze, że się panu podoba. Muszę go wypróbować. Super. Mogę tu wkładać różne rzeczy. Genialne. To będzie mój nowy ulubiony portfel. Nie bez kozery uwielbiam tę klasę. Możemy już jeść?
Dzieci, pora na klasówkę. Najpierw zabiorę wasze ściągi. Proszę je oddać. Nie próbujcie ich ukryć. Niech pani będzie, proszę. Nauczycielka tu idzie. Zaraz, wiem co zrobić. Ukryję ściągę. Wysunę tackę na kartę telefonu kolczykiem. Mamy maleńką ściągę z wypisanymi równaniami. Złożę ją, żeby zajmowała mało miejsca. A teraz wsunę do telefonu, żeby ją ukryć. W porządku, napiszę klasówkę używając telefonu. Oddaj mi to! Muszę sprawdzić. Wszystko w porządku, proszę. Okej, chyba sobie poszła. Teraz z powrotem otworzę telefon. Spryciula ze mnie. Wyjmę ściągę i do roboty. Jestem genialna. Za dużo drzew w tym lesie. O, która godzina? O, matko! Zobaczmy, wszyscy gotowi do lekcji? Chyba jednak nie. W porządku, zaczynajmy. Mam dla was cyrkle. Narysujcie takie okręgi jak na tablicy. Kumają? Niech każdy weźmie jeden i marsz do pracy. O, matko, że też musimy się uczyć na lekcjach. Weźcie po cyrklu i róbcie, co mówię. Hej, zaraz, zabrakło dla mnie? Co? Jak to? Nauczycielka zasnęła? Co mam teraz zrobić? Co za katastrofa! Jak z tego wybrnę? Jak narysować okrąg bez cyrkla? Z przyborów mam tylko tę linijkę. Nie rozumiem, jak to działa? Ten złom w ogóle nie działa! Nie narysuję nim okręgu! Co u licha? Jake ma cyrkiel, ale w ogóle sobie nie radzi. To frustrujące. Nie wiem, jak się tym posługiwać. O, co za męka. Wow, ona też nie potrafi. Hej, już wiem, co zrobię. Otworzę to i spróbuję. Udało się. No dobra, może wymyślę coś z linijką. Będę ją przesuwać. Oj, nie, to w ogóle nic nie dało. A może uda mi się bez linijki? To nie ma sensu. Dalej, linijko, pomóż mi. Ha, chyba wiem, co zrobię. Oznaczę linijkę co 2 cm na całej długości. Świetnie. A teraz zrobię otwory w zaznaczonych miejscach. Doskonale. Teraz wypróbuję ten sposób. Położę linijkę i włożę ołówek w środkowy otwór. A teraz obrocik. Przełożę rękę i dokończę rysować. Gotowe. Udało się. O, Rety, to naprawdę idealny okrąg. Zaraz. Teraz daje mi pani cyrkiel? To się sorka obudziła. Och, co za męczarnia! Nie znoszę się tego uczyć. Nie rozumiem niektórych równań. A, poddaję się! Po prostu jestem głupia! A, co to jest? Pluszek, dla ciebie! Pobawimy się? Wybacz, ale nie mogę. Uczę się i odrabiam pracę domową. Och, wolałabym iść już spać. Jestem wyczerpana. Och, ups, przysypiam. Muszę skupić się na lekcjach. Uff, co? Co się dzieje? Gdzie jestem? To najgorsza klasówka w moim życiu! Zasnęłam przy książkach? Dostanę pałę z tego testu! Co? Dzień dobry! Ładny balon? Pobawisz się ze mną? Widzisz? Przywiązałam wstążkę, żeby mi nie uciekł. Hej! Może uda mi się to wykorzystać? Wezmę mazak i napiszę równania na balonie. Teraz spuszczę z niego powietrze. Świetnie! Na tę miniaturkę nakleję taśmę. Ostrożnie przytrzymam balon. Teraz odkleję taśmę. Na końcu przykleję ją do paznokcia. Pasuje jak ulał. Świetnie! Napiszę test z matmy, korzystając z równań. Nikt nie zauważy. Jestem taka sprytna. No, sprawdzę, czy czasami nie ściąga. Ma ściągi? Dobra, przyjrzę się z bliska. Wezmę latarkę. Hej, spójrz na mnie i otwórz szeroko buzię. W porządku, świetnie. Cieszę się, że nie ściągasz. Uff, o mały włos. Jestem najlepsza. Ta książka jest bardzo interesująca. Nie mogę się oderwać. Ciekawe, co będzie dalej. O, uwielbiam ten filtr. Urocza. Co jeszcze tam jest? O, nie jestem przekonana. Spróbujmy czegoś innego. Ha, spójrz na to. Ludziska, myślicie o tym samym, co ja? Pozwól, Justin. Ale będzie jazda. Wyślę to do całej szkoły. Czekaj. Co? Ale żenada! I wyślij. I już. Poszło w eter. Ha? Co to? Nie wierzę, ale śmieszne. Widziałeś zdjęcie Justina? Wyszedł koszmarnie. Że co?
Niezręcznie. Mindy! Myślę, że na zdjęciu wygląda lepiej. To nie było zabawne, Mindy. A właśnie, że było. Zaraz wracam. Dlaczego to zrobiła? Hej, patrzcie. Zostawiła telefon. A gdyby tak, tworzy się plan. Będę potrzebował płyty DVD. Nadszedł czas na zemstę i sprawi mi to ogromną radość. Połamię pudełko od płyty. Trzeba je rozbić na kawałki. Idealnie. Właśnie tego mi trzeba. Położę telefon Mindy na podłodze i otoczę go kawałkami plastiku. A teraz poczekam. Nadchodzi. Zachowuj się naturalnie. Strasznie chciało mi się pić. Gdzie mój telefon? Był tutaj? Justin, widziałeś mój telefon? Ha? Co jest? Nie wiem. Chyba go upuściłaś. Co? Żartujesz? O nie, mój telefon! Jest zepsuty! Boję się spojrzeć. Co? Jak? Już nic nie rozumiem. Jest w jednym kawałku. Co się dzieje? Ha! Ale się martwiłaś? Zrobiłem cię w bambuko! Uch! Mogłam się domyślić. To jeszcze nie koniec. Wow! Gościu gada jak najęty. Nic z tego gadania nie wynika. Koniecznie to zapamiętajcie, bo na pewno będzie na klasówce. Jasne, bla bla bla. W sumie to bym coś przegryzł. Zgłodnieć można od słuchania tych nudów. Nie ma to jak słodycze. Czyżbym słyszał szelest rozwijanego opakowania? Zacznijmy od tego. Co to ma znaczyć? No wiesz co? Przecież znasz zasady. Żadnego jedzenia podczas zajęć. Skonfiskuję to i całą resztę. No to kicha. Upewnię się, że to faktycznie słodycze. Nie da się ukryć, 100% cukru. Na czym to ja skończyłem? Okej, zakaz jedzenia, ale ani słowem nie wspomniał o piciu. Nie mogę się doczekać. Tym razem będę ostrożniejszy. Schowam puszkę pod biurkiem. Nauczyciel nic nie podejrzewa. Gdzie on się podział? Znaczy się, co słychać? Pozwolisz, że to wezmę? Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. To twoje ostatnie ostrzeżenie, Alex! Odwrócił się! Szybko! Nie ma mowy! Co? Przyznaj się, ze mną nie wygrasz. Pozbędę się tej pokusy. Prawie mi się udało! Pamiętaj, mam cię na oku! Rany, jaki on zacięty? Dobra, daruję sobie. Chyba że ten klej w sztyfcie daje mi pewien pomysł. Chyba wiem, jak go wykorzystać. Najpierw usunę cały klej i dokładnie umyję wnętrze tubki. Następnie wezmę moje ulubione cukierki i połączę je w jedną masę. Zrobię wielką, słodką kulę. Wcisnę w nią tubę po kleju, tak żeby wyciąć kawałek masy. Resztę oderwę. Będzie na później. Teraz mam gumę w sztyfcie. Gdy przekręcam tubkę, wychodzi słodka masa. Wszystko zgodnie z planem. A najlepsze, że mogę to trzymać na widoku. Pychota! Co to za kuszący zapach? Tylko nie to! Czuję tu coś słodkiego! Co? Absolutnie nie! Dostałem nauczkę! O, jakoś ci nie wierzę! Pokaż, co tu masz na biurku! Proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia! Chyba, że chce pan skonfiskować mój klej! Może i mówi prawdę? Nie ma śladu po żadnych słodyczach. Okej, najwyraźniej się myliłem. To jedyne wyjaśnienie. A teraz muszę parę rzeczy posklejać. Niebo w gębie. Przynajmniej już się nie nudzę na lekcji. No i proszę. Drodzy uczniowie, czy ten płytek nie jest świetny? Trzyma się cały dzień. Chodź, zróbmy sobie razem zdjęcie. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Essie? Cheryl? Dość! Proszę się natychmiast rozsiąść! Nie! Nie odchodź ode mnie! Będę za tobą tęsknić, Cheryl! Tak blisko, a zarazem tak daleko! Właśnie! Lekcje są na naukę! Psst, psst! Co? Czego chcesz? Możemy rozmawiać przez telefon! Dobrze! Genialny pomysł! Już wyjmuję! Stać! Myślicie, że urodziłam się wczoraj? Zabieram telefony! Ty też oddaj! Konfiskuję! Tak jest! Odbierzecie je po lekcji. Wracajcie do pracy. Będę mieć was na oku. Dobrze, spróbuję inaczej. Zwinę karteczkę. Cheryl, to dla ciebie. O nie! Wylądowało za daleko. Nauczycielka zauważyła? Och, chyba czyta książkę. Uff, mamy szczęście.
Dobrze, wypróbujmy coś innego. Mhm. Mam plastikowy kubeczek. Odwrócę go i odetnę dęko. Teraz wezmę balon. Odetnę jego końcówkę. O tak! A teraz go rozciągnę i założę na kubeczek. Doskonale! Teraz mam gotową wyrzutnię liścików. Włożę do środka liścik, pociągnę za balon i puszczę. O! To liścik dla mnie? Ciekawe, kto napisał. Jak się masz? O! Wysłała mi wiadomość! To działa! Chyba dostałam od niej odpowiedź. Ciekawe, co napisała. Marsz do dyrektora. Ja też umiem robić wyrzutnie liścików. Próbuję dosięgnąć. To nie moja wina, że jestem taka niska. Byle dosięgnąć piórnika. Szlak, nie znoszę być mikrusem. Niczego nie mogę sięgnąć. Nie widzą, że tu się czyta? Dobrze, tam jest. Cześć, Essie. O, cześć, jak się masz? O, Rety, jesteś bardzo wysoki. Jak pogoda tam na górze? Cóż, bardzo cię lubię. Mogę cię pocałować? Hej, możesz iść szybciej? Dalej, jestem tu na dole. Ech, przyda mi się megafon. Musisz się pochylić, żeby mnie pocałować. Może zagram serenadę na ukulele? W ogóle nie działa. Zaraz, zaraz. To są kredki. Na pewno mi się uda. Potrzebuję też klapka. Wyciągnę paski. Teraz wezmę pistolet na klej i nałożę kropelkę. Teraz przykleję kredkę do kleju i powtórzę. Dobrze, podeszwy gotowe. Dodam jedną kredkę na wierzchu i zawinę nowy pasek, robiąc pętlę. Tada! Niesamowite sandały na platformie. Włożę je i sprawdzę, czy działają. Tak! Jest coraz bliżej pocałunku, na który czekam. Zaraz. O, to chyba jakiś żart. To nie trwało tak długo. Hej, wstawaj. Nieważne, zapomnijmy o wszystkim. Co? Nie śpię. No tak, całowanie. Zaczynamy. Dobrze, chyba jednak wciąż chcecie pocałować. Hej, musimy wpisać się na listę. Hej, czekaj, ja chcę być pierwsza na liście. To moje miejsce, to moje miejsce. Wynoś się stąd. Nieważne, i tak nikt na ciebie nie zagłosuje. Nana! O, nominacje na królową balu! Chodźmy się zapisać. Dobrze, niech będzie. A jeśli jedna z nas wygra konkurs na królową balu? Dobrze, wyjmę długopis. Proszę bardzo, wpisuję się. Co jest? Szlak, długopis nie pisze. O, zaraz, już wiem. Mam przy sobie banana. Chwilę, nie o to mi chodziło. Sprawdzę jeszcze raz. No proszę, tym razem się udało. Tak, zaraz. Z pewnością nie o to mi chodziło. Wow, bez urazy, ale długo ci to zajmuje. Nie, już wiem. Ja też wczoraj obejrzałam ten odcinek. Co to było? No dobra, wezmę i wyrzucę wszystko na podłogę. Zaraz, kolejny karton po soku? Hej! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Dobra, wezmę pusty karton po soku i go przetnę. Teraz usunę wierzch i nożyczkami przetnę róg. Tniemy aż do przeciwległego końca pudełka. To samo zrobię z pozostałymi rogami i otworzę. Nie chcę, żeby było widać, że to karton od soku. Okleję to różowym papierem. Odwrócę i użyję kleju w sztywcie. Muszę pokryć całą powierzchnię klejem. Teraz dodam pasek pomarańczowego papieru. Pora na zaufany gorący klej. Zwykły sztyft się nie sprawdzi. Dodam następny, ale przekręcony. O tak, dodam jeszcze więcej kleju, ale tym razem na końcach. Nie trzeba dużo, wystarczy tyle, żeby przykleić gumki. A potem przykleję paski magnetyczne. Tada! Zrobiłam pojemnik na przybory szkolne. W gumki można włożyć markery i tak dalej. Tu umieszczę karteczki samoprzylepne. Magnesy przytrzymają spinacze. Jak wszystko będzie na miejscu, po prostu zamknę pojemnik. Najpierw wewnętrzne pudełko, a potem zewnętrzne. A teraz przykryję wiekiem, które wcześniej odcięłam. Hej, spójrz, co zrobiłam! Co to? Otworzyć? Dobrze. Wow, świetne! Widzisz, teraz nigdy nie zabraknie ci długopisów. Pora wpisać się na wybory królowej balu. Proszę. O, teraz jest w centrum uwagi. Ale czad! To najfajniejszy pojemnik, jaki w życiu widziałem. Widzisz to? Przeczytaj. Jak coś, to już przyszłam. Musiałam zatankować. Ale ona jest piękna. Odważę się. Hejka! Co? Nic.
Myłeś kiedyś zęby? Ale wtopa. Co się stało? To! Niedobrze. Czekaj, mam pomysł. Macie papier woskowany? Wytnijcie taki prostokąt i wyciśnijcie na niego pastę. Teraz weźcie sodę oczyszczoną i posypcie całość. Rozprowadźcie pastę palcem i nałóżcie na zęby w ten sposób. Jeszcze dół. Teraz czekamy. Można ściągać. Śnieżna biel. Wolne. Wkraczam do akcji. Uśmiechnę się. Ale masz białe zęby. Tak się zdobywa kobiety. Fajna ta marynarka. Lubię styl mojego dziadka. Jest dobrze. Cześć. W tym idziesz? Mokasyny? Zwariowałeś? To koncert rockowy. No, nigdy nie byłem na koncercie. Myślałem, że ujdzie w tłumie. Zaraz. Mój kolczyk. To nie będzie bolało. Po co ci to? Zapomnij! Będzie ci pasował! Nie! O tak! Nie zbliżaj się! Wiem, co robię! Spadaj! To moja przestrzeń osobista! Ach tak? No pewnie! Macie zszywki? A raczej kolczyki do nosa. Weźcie ołówek lub długopis i zaokrąglicie zszywkę. I to wszystko. Chcesz być fajny? Przywitaj się z piercingiem. I to bez żadnego kucia. Wymiatam. Dobrze mi w skórze. Fajna ta imprezka. Co tam, znajomki? Spoko. Później pogadamy. Ej! Sorka. Niewiarygodne. Ale frajerka. To nie ja zrobiłam. I nic mi nie zostało. Ale lód mi się w sumie przyda. Wiem. Ojej. Pozbądźmy się tej plamy. Wystarczy lód. Rozsypcie kostki na koszulce. O tak. Teraz weźcie farbę do tkanin i posypcie nią kostki lodu. Przypomina przyprawianie obiadu. Więcej kolorów. Wszystkie kostki pokryte. Więc teraz czekamy. Muszą się rozpuścić. To trochę potrwa. Ale będzie warto. Patrzcie. Uwaga, dziewczyny! Nadchodzę! Hej! Fajna bluzka! Gdzie ją kupiłaś? No, chodź do nas! Miło z waszej strony! No dobrze, wrzucę rzeczy do szafki. Ty! Chodź tu do mnie! O kurczę, zaraz muszę zabrać telefon. Mój smartfon! Nie! Złapię go! Wyniki sprawdzianu są fatalne! Muszę coś zrobić! Przycisk zadziałał. Teraz zacznę rozwiązywać swoje problemy. Najpierw test. Jedynka? Nie, poprawię na szóstkę. Może poprawię jeszcze coś. Ma wąsy.
Bo padnę ze śmiechu. W porządku. Jeszcze niechciane zaloty? On był bardzo miły, bo chciał mi pomóc. To ja mu też pomogę. A teraz telefon. Wow, jak fajnie sobie lata. Ale bezpieczniejszy będzie w moich rękach. Tu mam opaskę do włosów. Jest jak sprężyna. Odetnę kawałeczek. Teraz przyczepię do telefonu. Posmaruję etui klejem i dodam jeszcze parę sprężynek. Tu i jeszcze tutaj. Tak, idealnie. Można uruchomić czas. Ten oblany sprawdzian to... 6. Chyba się pomyliłam. Ups. Mua. Koścista, zbyt koścista. Skąd to się wzięło? No tak, telefon. Już go mam. Tak, nic mu się nie stało. Upuściłam, a on się odbił i wpadł mi do ręki. Hej, mała. Czy ta gra nie jest świetna? Dzieci, słuchajcie, pora na sprawdzian. Tak jest. Niech wszyscy oddadzą mi telefony. Wiecie, co zrobić. Do środka. Świetnie. Okej, teraz ty. Wrzuć telefon do pudełka. Dobrze, proszę bardzo. Rany. Wiem, że to nie jedyny. Oddawaj. No już, rety. Muszę je znaleźć. Wreszcie. Dobrze, dzięki za współpracę. Teraz ty. Umieść swoje smartfony i inne gadżety w pojemniku. Nie wierzę. Miały mi pomóc napisać sprawdzian. Muszę się postarać, albo nie zdam. W dodatku... Mama będzie na mnie wściekła. Kiedy przynoszę złe oceny, złości się i wrzeszczy. Co ja teraz zrobię? Nie chcę oblać testu. Chyba wpadłam na pomysł. Mam rozwiązanie. Odetnę kilka pasków z dołu. A teraz ponumeruję długopisem dołki. Wezmę ten mały notesik. No, nakleiłam popyt na okładkę. Teraz mogę go używać jak kalkulatora. To mi pomoże w obliczeniach. Koniec pisania. Proszę oddać kartkę. Rzucę na to okiem. O, rety. Napisałaś go celująco. 6? Super. Mama będzie dumna. Nie mogę się doczekać, aż tu przyjdzie. No, nareszcie jest. Cześć. Dałaś się nabrać na kawał z poduszką. Naprawdę zabawne. Taka z ciebie śmieszka. Koniecznie muszę się za to zemścić. No cóż, czy mam coś, co mi się przyda? O, małe miętówki. Zdejmę wieko i przyczepię do niego temperówkę. Gotowe. Mogę przykryć z powrotem. Proszę, teraz patyczek od loda. Świetnie mi idzie. Dodam też gumkę do mazania. Już prawie gotowe, jeszcze tylko kawałek materiału. Owinę nim przezroczystą część. Super, dodam ten żółty fragment. Przykryję nim połączenie z gumką. Dobrze, że to odmierzyłam. Pasuje. I na koniec małe oczka. Piękna i wesoło uśmiechnięta buźka. Nie mogę zapomnieć o posypce. Jakie śliczne i przydatne. Zatemperuję ołówek. Tak. Idealnie ostry. Muszę zrobić ten kawał. Co ona tam robi? Czyżby coś jadła? Hej. Wow. Daj mi to. Wiesz, że to moje ulubione. Ha! Zemściłam się za twój żart. Twoje zęby. Ha! To był świetny kawał. Piąteczka. No pewnie. To naprawdę bardzo łatwe. O czym on mówi? Nie rozumiem. O nie, to niemożliwe. Skończył mi się zeszyt. Wiem, wezmę kasę. Ech, więcej. Może pan zwolnić? Ile do nauczenia? Hej, co on mówi? Proszę o chwilkę. Może pan powtórzyć? Ja nie rozumiem. Teraz najważniejsze. To wam się spodoba. To ekscytujące. Wierzę panu. Nie mam papieru. Zaraz, ręce, zapiszę na nich. To sporo informacji. Co jest? O, koniec lekcji. Już skończyłem.
Zetrę tablicę. Dobrze się bawiłem. No to lecę. Co? Nie skończyłem. I co teraz? Ładnie wyglądam. Świetna szminka. Nie chcę się spóźnić. Uwaga! Co się stało? Będę miał guza. Muszę pozbierać rzeczy. To nie moje. Jakie dziwne. To twój zeszyt? Elegancki. Oddaj go. Nie docenisz go. O, mój stempel. Wszystko stempluje. Wiadomo, co do mnie należy. I co z tego? O, klej. Może się przydać. Nie potrzebuję stempla. Tak, to wystarczy. Wezmę się do pracy. Wezmę nożyk. Będę nim rzeźbił. Odkroję kawałki. Bez pośpiechu. Jeden błąd i koniec. Usunę tę część. To wystarczy. A co zamiast tuszu? Użyję swoich farb. Dobrze zamoczę sztyft. Dobrze, chwila prawdy. Przycisnę do papieru. Teraz mam serduszko. Zobacz. Co jest? Też masz stempel? Ja ci pokażę. A więc to tak. Jestem maszyną do stempli. Nie pokonasz mnie. Ona mnie wkurza. Ten plakat jest mój. Tak ci się zdaje. Nie ma mowy. Zawsze o nim marzyłem. Za późno. Ha, zegar jest mój. Mogę tak cały dzień. To moje biurko. Zawsze chciałem to trofeum. Co się dzieje? Kurczę, niedobrze. Co? O nie! Żartujecie? Dość tego. Jest tylko jedno wyjście. Nie zdałeś. I ty też. Cóż, nic dziwnego. Wynoście się. Muszę zmienić pracę. Uch. Jaka nudna lekcja. Co to? Skąd się wzięło? Test? To nie żart? Powiedziałeś test? Nie, to kawał. Prawda? Nie, napiszecie go. Jest bardzo trudny. O kurczę, nie nauczyłem się. A ja nie muszę się uczyć. Mam telefon. Włożę go do piórnika. Mam odpowiedzi przed nosem. O, nie wiedziałam. To będzie łatwe. Powodzenia, David. Nie zdam tego. Znów dostanę jedynkę. Chyba że mam świetny pomysł. Pomajstruję trochę przy długopisie. Najpierw go rozmontuję. Zdejmę uchwyt. Tak jest. Teraz owinę kawałkiem papieru. To moja ściągawka. Założę z powrotem uchwyt. Musi zasłaniać ściągawkę. Świetnie. Teraz na pewno zdam. Bardzo ciekawe. Nauczycielka nie widzi. Teraz wystarczy zakręcić. I wiem, co pisać. O ten wzór chodziło. Lepiej się pospieszę. Co tu się dzieje? Fajny test. Jeden z najlepszych. Musiałem ruszyć głową. Ups, zachowaj zimną krew. Zmienię obrazek w telefonie. Biorę długopis. Dobrze. Uff, o mały włos. Co nie? Nic nie zauważyła. To nasza tajemnica. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Trzymaj mocno, Emily. Gotowa? No raczej. To miejsce jest na to idealne. Wygląda świetnie. To był doskonały pomysł. Co dalej? Mam to już zaplanowane. Pomyślałem, że moglibyśmy zrobić kartki. O, fajnie. Patrz na to. Prosta i na temat. Teraz twoja kolej. Mam co do tego wielkie plany. Przyda się jej serduszko. Musi być czerwone. Mam klej? Nałożę odrobinę na kartkę. Następnie przykleję serce. Sprawdzę, czy się trzyma. Linia produkcyjna działa pełną parą. Daj mi chwilę. Jak to wygląda? Urocze, co? To pozostałe kartki? Tak jest. Lepiej wezmę się do pracy. Nie powinno to zająć dużo czasu. Kleimy i przyklejamy. To naprawdę świetna zabawa. Tak? Co tam? Mam więcej. Żartujesz? Ha! Podzielmy się. Tak będzie szybciej. Proszę. Jeny, dzięki. Musimy być szybcy. Miłość nie czeka na nikogo.
Do dzieła! Trochę kleju i serce. To już się robi nudne. Jest ich tak dużo. Uff, to ciężka praca. Nie przestawaj, Emily. A tobie jak idzie? Niezbyt dobrze. U mnie tak samo. Zaczynam myśleć, że to był zły pomysł. Musimy je skończyć. Och, musimy? Czekaj, wiem co robić. Przyda mi się ten pojemnik na jedzenie. Włożę do niego gąbkę i poleję ją klejem. Z jednego na drugi koniec. Teraz z powrotem zamknę pojemnik i nim potrząsnę. To powinno wystarczyć. Ha? Co ty robisz? Wciskam serduszko w gąbkę i przenoszę je na kartkę. Patrz na to! Jesteś geniuszem! Chcę spróbować! Wow! Tak jest to wiele lepiej! Teraz nie potrwa to długo! Uratowałaś nas, Emily! Już prawie koniec! I ostatnia! Udało nam się! I wszystkie wyglądają świetnie! Piąteczka! Uwielbiam szczęśliwe zakończenia! Ach, nareszcie wyborna herbatusia! W tak zwanym międzyczasie? Hej, David! Co? Też chcę się napić, proszę! A, no dobra. O, tu jest gorąca czekolada. Nie, słodkie, uwielbiam słodycze. Już ci podaję. Hej, co tam ma być? Wyjadłaś wszystkie cukierki. Dalej, oddawaj to, nie żartuję. Oddaj to natychmiast, mówię poważnie. Ale jestem na ciebie zły. Ale... cukierki... No dobrze, weź je, skoro tak ci zależy. Woohoo, dzięki, David! Świetnie, teraz nie mam żadnych słodyczy. Okej, nigdzie jej nie widać. Wślizgnę się do środka. Teraz wezmę paczkę żelkowych robaczków, które sobie schowałem. Tak, uwielbiam żelki, to moje ulubione słodycze. Cześć, David, mogę się poczęstować żelkiem, proszę. Ech, weź całą paczkę. Zabrała ją, tak jak planowałem. W czasie, gdy je pałaszuję, ja sobie wezmę ukryte słodycze. Wziąłem tubkę pasty do zębów i opróżniłem. Co za żel. Tubka jest pusta, wyrzucę szybko pastę. A teraz wezmę swoje żelkowe robaczki i wsunę je do tubki. Pasują idealnie. Teraz nałożę nakrętkę i gotowe. Teraz moje żelkowe robale zawsze będą pod ręką. Tak, nie mogę się doczekać tych pyszności. Pycha. Doprawdy, nawet imienia nie potrafią dobrze zapisać. To chyba najgorsze odpowiedzi, jakie widziałam. Ha, długopis nie działa. Chyba tusz się skończył. Potrząsnę nim. O, nieważne. Użyję tego. Ups. Lepiej to podniosę. Jest. Na czym to ja skończyłam? Ha? Gdzie ten marker? Przed chwilą tu jeszcze był. Przecież nie mógł się rozpłynąć. Jak ja teraz ocenię te sprawdziany? Chwila. Mój pistolet na klej. To mi się przyda. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Mam tu pierścionek. Nałożę na niego trochę kleju. A następnie przykleję kawałek gumki do ścierania. Teraz potrzebuję czerwonego kleju. Nakreślę nim jedynkę i poczekam, aż wyschnie. Na drugim pierścionku zrobiłam szóstkę. Chociaż wątpię, że mi się przyda. Pora wystawiać oceny. To będzie pała. A tutaj? No proszę, szóstka. A jednak. Tak jest o wiele szybciej. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Gotowe? Oto wasze oceny. A co to? Moje markery! O! Co się dzieje? Nic takiego! Powinnam była się domyślić! To był pomysł Naomi! Hej, przymknij się! Ależ jestem na was zła! Zaraz, mam przecież te pierścionki! Wiecie co? W sumie to nieważne! Strasznie mi się nudzi! Co ty nie powiesz? Spróbujmy jakoś przez to przebrnąć. Łatwo ci mówić. Ha, chyba czas na przekąskę. Wijące się żelkowe robaczki. Utnę sobie szybką drzemkę. Daj znać, jak wydarzy się coś ekscytującego. Ale się ciągnie. Mindy? Ha, ona chrapie. Chwileczkę. Mam pomysł. Wezmę moje żelkowe robaki i przykleję je do paznokci Mindy. Nie chcę jej obudzić. Przynajmniej na razie. Wow, spójrzcie na to. Czas obudzić Mindy. Gili, gili. A? Co się dzieje?
Ale miałam sen. Chwila, co się stało z moimi paznokciami? Jakie to dziwne. Zdejmij je ze mnie. Ha, mam cię. Czy to słodycze? Może jednak nie jest tak źle. Pyszne. Możesz robić mi manikur, kiedy tylko chcesz. Dobre, co? Dobrze mi w tym kolorze. Pić mi się zachciało od tej nauki. Ugasimy to pragnienie. Och, nie mogę odkręcić butelki, ale tak bardzo mnie suszy. Hej, Jennifer? Och, czego? Pomożesz mi odkręcić butelkę? Och, Hilda, zabieraj to ode mnie. Przepraszam. Kate, ja ci pomogę. Serio? Ojejku, dziękuję. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Właśnie tego potrzebowałam. Nie wierzę, że jej tak po prostu pomógł. Patrzcie, jak żłopie ten napój. Chwila. Mam pomysł. Ach, pycha. Pójdę wyrzucić do kosza. Muszę tylko przygotować telefon. Wspaniale! Idealne ujęcie! Skończyłam! O tak, ale się doigra! Troszkę tylko edytuję. Dobrze, o tak, będą jaja! Gotowe, pora to wszystkim wysłać! Ktoś już otworzył? O, wiadomość! Oj, biedna Kate! Hej, co to? O Boże, to Kate! O, tam siedzi! Co się dzieje? Dlaczego wszyscy się ze mnie śmieją? Sprawdź swój telefon! Gdzie on jest? Filmik? Ej, to ja! Co? Nie wyciągnęłam tego ze śmietnika, tylko to tam włożyłam! To wszystko nie tak! Wszyscy myślą, że grzebię w śmieciach! Tak, bardzo śmieszny filmik! Okej, przebieramy się. Położę was tu na chwilę. Uwielbiam tą bluzę. O, hej, Jennifer! Hej, Kate! Zaraz, co to ma być? O nie, ma takie same buty co ja, a byłam jedyna w szkole. Muszę coś z tym zrobić. O tak, już wiem. Trzeba się zakraść. Mam je, teraz je tylko schowam. Na górę, hop! Uważaj, z kim pogrywasz, odgapiaro. Ej, gdzie moje buty? Przecież to były. Jennifer, co z nimi zrobiłaś? Zawsze jest dla mnie taka wredna. I co mam teraz zrobić? Nie mogę ćwiczyć na boso. Hej, chyba wpadłam na fajny pomysł. Chodź do mnie, baloniku. Dobra, co jeszcze? Wcale nie jesteś lepsza. Pora rozwiązać ten problem. Wystarczy położyć go na ziemię i nadepnąć. Teraz, kiedy idealnie przelega, schowam końcówkę. Dobra, czas na drugiego buta. Gotowe! Wyglądają jak baletki. Okej, mogę iść na WF. Co ona ma na sobie? OMG! Co to za ciżemki? To nie balony czasem? Zaraz się posikam ze śmiechu. Śmiejcie się, mam to gdzieś.
Przyszłam na WF, a nie na pokaz mody. Hej, Matt! Nowa opaska? Fajnie w niej wyglądasz. Widać, że trenujesz. Cyknę tylko kilka fotek. Co ona tam wyprawia? Robi zdjęcia Matowi? O, myśli, że jest sprytna. Dawaj to. Co ty wyprawiasz? O nie, zaraz mu pokażę. Matt, patrz, co Kate robiła na telefonie. Zaraz, co to? Selfie? Uff, cygnęłam niechcący selfie. Nie wiem, o co ci chodzi, Jennifer. I może oddałabyś jej telefon. Ach, dobra. Trzymaj, Kate. Dlaczego ona mnie tak traktuje? Ale w sumie miała rację. To będzie mój mały sekret. Myślałam, że robiła ci zdjęcia. Wystarczy. Pogadam z nią. Hej, Kate. Sorry za Jennifer. Po prostu myślała... Ej, faktycznie robiłaś mi zdjęcia. Tak, i bardzo cię przepraszam. Spokojnie, serio. Coś ci pokażę. Zobacz, jaką mam tapetę na telefonie. To ja! Na twoim telefonie! Ojejku, ale to się gorąco zrobiło! O, dzwonek! Lekcja się skończyła! Odprowadzę cię na kolejną! Tak, byłoby super! Co tu się stało? To nie fair! Najgorszy dzień ever! Schowam to do szafki. Powinnam założyć kłódkę. A? Ukryty pokój? Nigdy go nie zauważyłam. Chętnie się w nim rozejrzę. Jaki przestronny. O, tu jest przytulnie. W końcu mam gdzie czytać i się uczyć. Wow, nie wiedziałam. Muszę tu częściej wpadać. O, cześć, Eli. Czemu? Ja miałabym rozmawiać z Justinem? Nic z tego nie rozumiem. Potrzebuję czasu dla siebie. Na szczęście mam się gdzie ukryć. Wejście tylko ze złotą kartą. Od razu lepiej. Ach, moja kryjówka. Zajmę się czymś fajnym. To wygląda ciekawie. Jak prawdziwe. Co za dzień. Odprężę się. Najnowsze środki bezpieczeństwa. Ostrożności nigdy za wiele. O, przyszła pani. Proszę siadać. Nie znoszę, kiedy obsługa do mnie mówi. Chcę być rozpieszczana. Okej, nałożę maseczkę na twarz. Jest najlepsza na rynku. Zrobiona ze złota. Pani twarz będzie wyglądać jak milion dolarów. Zabawne, bo akurat tyle kosztowała. Proszę bardzo. Kocham swoją pracę. Co tu jeszcze robisz? Ach, to jest życie. Nie wierzę, że muszę siedzieć na podłodze. Ciężko jest robić tak zadania. Deszcz pieniędzy? Co się dzieje? A potem dali mi jeden diament. Jeden, wyobrażasz sobie? Lekcja zaraz się zacznie. Ach, w samą porę. Ach, muszę lecieć. Porozmawiamy później. A ty dokąd się wybierasz? Zaczekaj. W czym problem? Niech ci się przyjrzę. Nie mam na to czasu. Tak jak myślałam, nie masz na sobie koszuli. To się jeszcze okaże. Tatko, przyślij helikopter i to już. Oj, co się dzieje? W niebo wzięcie! Ratujcie się!
O, specjalna przesyłka tylko dla mnie. Dzięki, chłopaki. Właśnie tego było mi trzeba. Czas na przebieranki. To powinno załatwić sprawę. Wcisnę to pod sweter. Muszę dobrze wyglądać. Ha, zawsze wyglądam. Czas się popisać. A teraz mogę wejść do klasy? Poczekaj. Och, o wiele lepiej. Spełniasz wymagania? Przepraszam za niedogodności. Och, dziękuję. Co zrobić? Może uda mi się ukryć koszulkę? Chwileczkę. Muszę zobaczyć twój strój. Przestań się ruszać. Podoba mi się ta zabawa. Stój! Dość tego. Tadam! Nie tym razem. Ale ja chcę tylko iść na lekcję. Czekaj, mam pomysł. Wytnę kartkę w ten sposób. I owinę ją wokół szyi. Powstał uroczy kołnierzyk. Do dzieła. Wow, jestem pod wrażeniem. Bardzo ładny kołnierzyk. Wejdź do klasy. Dzięki. Patrz na to, Alex. Stylowe, co? Wolę włoski jedwab niż papier. Ale żyję według własnych zasad i nie będę nosił kołnierzyka. Jego miejsce jest w koszu. Poważnie? Lepiej wyjmę sobie papier. Och, zapomniałam o tym. Chyba będę musiała użyć tego. Modne i praktyczne. Założę się, że twoja koszula tego nie potrafi. Och, uff, to jest trudne. Jeszcze tyle muszę się nauczyć. No co ty? Nic z tego nie rozumiem. To nie ma żadnego sensu. Wszędzie walają się moje notatki. Muszę je uporządkować. No, chyba powinnam wziąć się do roboty. Tak to zamierzasz robić? Ja wolę użyć tego. Co to jest? Patrz. Wkładam tu kartkę. I kręcę korbą. Niszczy papier. Szybkie i proste. Wow, to jest niesamowite. Szkoda, że nie mam niszczarki. O, już wiem! Mam własną niszczarkę! Działa równie dobrze! Jakie to miłe uczucie! Zrobione! O, ale to nie uporządkowało mojego biurka! Wciąż jest na nim góra papieru! To bardzo interesujące! Wow! Ktoś zostawił napój! I jeszcze trochę zostało w puszce! Czy jaśnie? Nie mogę się doczekać! O, tak! Weszło jak złoto! Ha! To takie zabawne! Rany, ale dużo przekąsek. Nie mogę ich jeść i trzymać telefonu. Położę telefon tutaj. No dalej. Potrzebujesz pomocy? Nie trzeba, dam radę. Jesteś tego pewien? Przykro na to patrzeć. Wiem, co robić. Zrobię wgniecenie w puszce. Wypróbuj to. Wow, niesamowite. To jest doskonałe. Jesteś geniuszem. Chipsa? Och, Kevin jest taki uroczy. Nie, nie wolno nam. O, kartka. Złożę ją w ten sposób i wezmę markera. Super. Teraz, kiedy otworzy liścik, zobaczy moją wiadomość. Szybko położę mu to na ławce. A to co? Jakiś liścik? Och, znów to samo. Wiedziałem, to od Rosie. W sumie to nie jest taka zła. To właściwa klasa? Na to wygląda. Dobra, gotowa na egzamin. Jak nic, będzie szóstka. Nic mnie nie powstrzyma. Zajmę tylko miejsce. Oj, prawie poleciałam. Już dobrze. Ups, muszę to włożyć z powrotem. Zaraz, czy to w ogóle ściągi na ten test? O nie, ale wpadka! Wzięła mnie te ściągi! Niepotrzebnie ubierałam tą głupią bluzę. Och, obleję jak nic. Au! Co to było? Gumka? Kto we mnie strzelił? Ups, sorka Ewa. Niechcący. Niechcący? Już ja ci dam niechcący. Zaraz. Wpadłam na genialny pomysł. Będę potrzebować gumki i butelki.
Naciągnę gumkę i założę ją w ten sposób. Teraz mogę na niej spisać wszystkie odpowiedzi. Muszę je tylko dobrze ścisnąć, żeby się zmieściły. Mam nadzieję, że zdążę przed testem. Gotowe! Wszystko zapisane! Teraz mogę zdjąć gumkę. A jak będę chciała coś przeczytać, wystarczy, że ją naciągnę. Inaczej nikt nic nie zobaczy. Nikt nie patrzy, więc można ściągać. Mam! Teraz na bank to zaliczę. W końcu w domu! Można się zrelaksować. A to co? Lista rzeczy do zrobienia? Niech to. To już chyba wolę być w szkole. Najpierw mam podlać kwiatki, a potem nakarmić kota i posprzątać? Nie chce mi się. Wiecie co? Później to ogarnę. A teraz sprawdzę Insta. No! W końcu pobiłam rekord w tej grze! Oj, zapomniałam o liście. Och! Kurka! Roślina całkiem zwiędła! O nie, pan Kocurek! A dom zamienił się w wysypisko śmieci! I to wszystko moja wina! Nie! Nie śpię! Wow, ale koszmar! Dobra, wciąż mam chwilę, żeby wszystko ogarnąć. Hej, chyba wiem, jak lepiej zarządzać czasem. Zdejmę tylko zegar ze ściany i namaluję linię kolorowym markerem. O tak, zaznaczyłam pełną godzinę. Zamaluję jeszcze, żeby było bardziej widoczne. Idealnie, teraz inne kolory. I zapisujemy wszystkie obowiązki. Od 3 do 4 podlewam kwiatki. Teraz będę wiedzieć, co robić o każdej godzinie. Gotowe, lista sporządzona. Już nigdy niczego nie zapomnę. I mój koszmar się nie urzeczywistni. Dobra, wracaj na swoje miejsce. Wygląda na to, że czas podlać kwiatki. Wchodzenie na obcasach? Musisz przenieść ciężar na palce, nie na pięty. Dobrze, chwileczkę. Słuchaj, wyprostuj plecy i głowa do góry. Proszę, teraz spróbuj. Dobrze, dobrze, zaczynasz łapać. A może nie? To beznadziejny przypadek. Ma w plecaku całą masę książek. W sumie mogą się przydać. Książki na głowę i staraj się ich nie zrzucić. To ci pomoże. Widzisz? Popatrz. Chodź w ten sposób. A, już rozumiem. Tak jest, dajesz. Czekaj, zaraz, zaraz. A gdzie obcasy? Chodzi na bosaka. I po co to ćwiczenie? Ej! No dobra. Niech ci będzie. Włożę je. Nie, moje książki i okulary. Auć. Wow. Ale dziś gorąco. To trochę potrwa. Jej książki też dostają po głowie. No dalej, dalej. Hej, hej, chyba już rozumiem. Patrz. Tak, udało się. Wiedziałam, że dasz radę. Jesteś super. Co? Co ona takiego wyprawia? Cześć. To chyba bolało. Auciu. Strasznie trudny ten sprawdzian. Przynajmniej mam telefon. Wyczuwam ściągacza. Aha! Alex! To nie tak, jak pani myśli. Znasz zasady? Co masz na swoją obronę? Ja tylko dzwoniłem do mamy. Co tu robić? A gdyby... Wiem! Oddawaj. Ale niby co? Dobrze wiesz co. Telefon. Wiem, że gdzieś go schowałeś. Nie wiem, o czym pani mówi. Pamiętaj, nie spuszczam cię z oka. Uff, mało brakowało. Ale ją przerobiłem. To po prostu zdjęcie w telefonie. Jestem geniuszem. To było prześmieszne. Co to za pogaduszki? Matematyka nie powinna być przyjemna. Nie musisz mi mówić. Psst, Sunny, zobacz. Wow, ale super. Brum, brum. Niezła fura.
Bip, bip. Niezły skill. Nie mam nawet prawka. Co tu się dzieje? Daj mi to. Żadnych zabaw w klasie. Przepraszam. Koniec z wygłupami. Nie żartuję. Fajnie było. Łap. Orientuj się. Dobry rzut. Dawaj dalej. Wrzutka. Przechwycenie. Co ja wam mówiłem? Zachowuj się naturalnie. Nic nie podejrzewa. Kolejny remis? To już 20 z rzędu. Nożyczki przecinają papier. Nigdy mnie nie zawodzą. Samolot gotowy do startu. Wow, ale lata. Uważaj. Ostrzegałem cię. Kręci mi się w głowie. Przepraszam, to było niechcący. Ha, to mi daje pewien pomysł. Będę potrzebować kartki papieru. Wytnę z niej kółka i krzyżyki. Na razie odłożę je na bok. Teraz wezmę swój zeszyt i nakleję na niego prostą kartkę. To plansza do gry w kółko i krzyżyk. Zajmie nas na jakiś czas. Dobra. Ja zacznę. Nie masz ze mną szans. Nie bądź taki pewny. Co tam się znowu wyrabia? Fascynująca lekcja, proszę pana. Dziękuję. Staram się jak mogę. Niezła ściema. Hej, plecaku, szybciej! Jak mogłam upuścić wszystkie rzeczy? Co jest? O nie, czemu to leci? Świetnie, plecaczku, dałeś radę! Pora na przekąskę. Nie lubię tego smaku. Au, co się dzieje? Może najem się tym jabłkiem? Smakuje przeciętnie. Au, znowu? Jak to? Siedzę tutaj. Pić. Rety, wypiłam wodę. Tym razem złapałam. Jaki fajny plecak. Na pewno fajniejszy od mojego. Hej, pozwolisz? Zrobimy sobie z nim zdjęcie? Oczywiście, proszę bardzo. Wow. Ta uczennica ma świetny plecak. Też chcę zrobić sobie zdjęcie. To idealny plecak do szkoły. Gratulacje. Nie wierzę, że to się dzieje. Chwileczkę. Coś mi świta dzięki tej butli. Pora wziąć się do roboty. Mam taki suwak i oczywiście butelkę. Owinę suwak wokół niej. O tak. Otworzę zamek i rozetnę pod spodem. Tadam! Zrobiłam mały piórnik. Pomalowałam na srebrno i przykleiłam płomienie. To rakieta. Otworzę i wzmocnię papierem. Czas dodać wszystkie długopisy i kredki. Nie zapominajmy o przekąskach, na przykład batonikach. Na koniec zamknę i wszystko gotowe. Teraz pokażę wszystkim mój napęd rakietowy. Plecak wygląda jeszcze fajniej. I oczywiście mogę jeść, kiedy tylko zechcę. Wszystko działa tak, jak powinno. Podoba mi się też... Wow, wybacz, muszę lecieć. Hej, mogę się przyjrzeć? Czy to są płomienie? Wow, niemożliwe, podzielisz się? Super. O raju, jestem w centrum uwagi. To straszne. Nie, to nie koniec, z drogi. Co jest grane? Do widzenia, szkółko. Niemożliwe, gdzie ona wybyła? Do kosmosu? O, to najlepszy plecak, jaki widziałem. Może mój plecak też tak potrafi? Plecaku, lećmy w kosmos. Jak tu cicho i spokojnie. Super. Troszkę tutaj zacieniuję. To będzie prawdziwe arcydzieło. Ups, złamał mi się ołówek. Ja to mam pecha. To takie irytujące. Na szczęście jestem przygotowany. Zawsze mam w piórniku temperówkę. Wygląda na to, że jest już pełna. Lepiej ją opróżnię. Hej, uważaj trochę. No to kicha. Chyba jestem silniejszy niż sądziłem. Jasne, skoro tak mówisz. Wracając do mojego problemu z ołówkiem, co mam teraz robić? Ach, może zwiejące. Alex, co ty robisz? Ostrzę ołówek. Czy to nieoczywiste? Ach, niezupełnie. Nic z tego. Czekaj. No co? Rozwalę ten głupi ołówek. Odłóż kij. Ech, niech ci będzie. Mam plan awaryjny. Nie! W takim razie co proponujesz?
Po prostu pożyczę ci moją strugaczkę. Czemu o tym nie pomyślałem? Teraz ci pokażę. Będziesz ostrzejszy niż mój dowcip. Tego potrzebowałem. Dzięki, Sunny. Może troszkę jednak wyluzuj, Alex. O czym ty mówisz? Myślę, że tyle wystarczy. Wszędzie wokół leżą wióry. Chyba się zapomniał. Jeszcze więcej! Słyszysz? Ostrzej! Spójrzmy prawdzie w oczy. Trochę mu odbiło. Ta butelka daje mi pewną myśl. Tak! Już wiem, co robić. Najpierw wytnę w zakrętce kwadratową dziurkę tego rozmiaru. Przyda mi się pistolet do klejenia. Nałożę klej wokół otworu. Przycisnę strugaczkę i poczekam, aż klej zaschnie. Teraz mogę już zakręcić butelkę z powrotem. To jest to, czego Alex potrzebuje. Przestań na chwilę i spróbuj tego. Pusta butelka? Ze strugaczką w środku. No dobra, spróbuję. Butelka zbiera wszystkie wióry. Dzięki, Sunny. Jesteś najlepsza. Przebij piątkę. Czas opróżnić butelkę. No chyba żartujesz. O tak, super praktyczne. Całe mnóstwo skonfiskowanych smakołyków. Ale reguły to reguły. Nic mi nie umknie. Och, burczy mi w brzuchu. Może wezmę sobie coś na przekąskę? Nikt nawet nie zauważy. Pyszna czekolada. Ups, prawie opuściłam cukierka. Szybciutko schować. Muszę zdążyć na lekcję. Powinienem wyglądać onieśmielająco. Stój! Do sali nie wolno wnosić jedzenia. Całkowity zakaz przekąsek. Masz czekoladę na twarzy. Co ty wygadujesz? Tak czy inaczej, zakaz jedzenia obowiązuje. To nie fair. Mało brakowało do nieszczęścia. O nie, moje smakołyki. Uch, ten dzień staje się coraz gorszy. A tak chciałam sobie podjeść. No cóż, muszę je pozbierać. Co za bałagan. Wszędzie rozsypane żelki. Chwileczkę. Co to? Słońce roztapia żelki. Ciekawe, ciekawe. Wow. Przy okazji wpadłam na genialny pomysł. Zdejmę gumkę z ołówka. Zamiast tego nasunę słomkę. Odetnę resztę słomki. Jak na razie bardzo proste. Teraz zapalę świeczkę i umieszczę żelka nad płomieniem. Ładnie pachnie. Ma się zupełnie roztopić do stanu płynnego. Dzięki temu mogę go wlać do słomki. Ostrożnie, żeby się nie rozlało. Poczekam, aż się zestali. I proszę, ukryte przysmaki. Tylko drobna przekąska. Znowu ty! Nie mam przy sobie żadnego jedzenia. Aha. Te chipsy są takie dobre. Uff, udało się. Zasługuję na nagrodę za mój spryt. Pyszne żelki. Tego właśnie potrzeba na nudnej lekcji. To pomaga. Wracam do sprawdzania. Tu będzie szósteczka, a tutaj pała. Niektórzy uczniowie niczego nie rozumieją. Juh, mamy mnóstwo pracy. Huh, jak późno. Muszę to jak najszybciej skończyć. Zostało jeszcze parę. O rety, co za koszmar. O nie, mam tuż na czole. Teraz muszę go zetrzeć. Oby gumka dała mu radę. Chwileczkę. Ten pierścionek mi się przyda. Odrobina kleju na środek i przykleję gumkę. Tutaj zrobię szablon. Oczywiście złej oceny. No i już po jednym na rękę. Dobre i złe noty. Wyglądają świetnie. Zabieram się do pracy. Teraz ocenię kolejny sprawdzian. Ten uczeń dostanie szóstkę. Ten jedynkę. A ten znów szóstkę. Przyjrzę się temu. Imponujące. Celujące. Ten był ostatni. A, uporałam się z tym jak błyskawica. Zaoszczędziłam mnóstwo czasu. Idę do domu. Tak, udało nam się zdążyć na lekcję. Hej, wy dwie. Bez pogaduszek. Pora na sprawdzian. Jasne, sprawdzian. Dobrze, że wszystko umiemy. Pięknie. Ja też się przygotowałam. Dostaniemy dobre oceny. Hej, z czego się cieszycie? Mam pewne podejrzenia. Pora skontrolować teren. Ha, tak myślałem. Mają ściągawki. To nie jest dozwolone.
Myślałaś, że ujdzie ci to na sucho? Z tyloma ściągawkami na wierzchu? Naprawdę sądziłaś, że ci się upiecze? Złapana na gorącym uczynku. A ciebie będę miał na oku. Co jest w kubku? Zimna kawa. Hej, momencik, a co tu się ukrywa? Maleńkie pismo. Robi wrażenie. Ale to oszukiwanie. Zostaniesz ukarana. Nie. Nie chcę oblać testu. Chwileczkę. Coś mi świta. Zapomniałam, że mam ściągawki między palcami. No kurczę. Co ja teraz zrobię? I co mam na bucie? Fuj, guma do rzucia. Chociaż... przyczepię sobie ściągawkę do buta. No, solidnie przyklejona. Mam odpowiedzi na pytania. Co tu się dzieje? Nic takiego, wachluję się, bo jest upał, a ona ćwiczy jogę. W porządku, to ma sens. Pracujcie dalej. Sprawdzian idzie jak z płatka. Wow, ale luksusowa siłownia. A to Eduardo, twój trener. To bierzmy się do pracy. Zacznę spokojnie. Ha? Co ona robi? Nie włączyła bieżni. Halo, tak się formy nie robi. Ach, już wiem. Wcisnę ten guziczek. Och, co tak szybko? Och, nie mogę nadążyć. Uff, chyba przesadziłam. Dzięki, Eduardo. Hej, a to co? Nie, kurczaki nie noszą przecież spodni. Ha? Już nie śpię. Dobre tempo. Zrób sobie teraz przerwę. Uff, ale to ćwiczenie jest trudne. Jutro będą zakwasy. Wow, wszędzie jej pełno. Nie wiedziałam, że siłownia jest taka super. Nic dziwnego, że bogaci ludzie tak dobrze wyglądają. Jupi! I do góry! Jak nic, będzie rzeźba tego lata. Gdzie ona znów idzie? Eduardo, złap ją! Chodź ze mną, panienko. To kettleball. Tak się go używa. Okej, teraz ty spróbuj. Eduardo powiedział, żeby się nie przemęczać. Hej, mamo! Dobra robota, Julie. Za mało mi za to płacą. Ale będzie forma. Muszę jej pomóc. Już wiem, dlaczego ludzie zatrudniają trenerów. Już prawie kończę. Co to ma być? Wyglądam jak babcia. Poszukam innych opcji. Otwórz wirtualną szafę. Zacznę od bluzki. Lubię kwiaty. Do tego dopasuję spódnicę. Jeszcze włosy? Wezmę te. I tak chujonka zmienia się w popularną laskę. O, zapomniałam o nich. Diabeł tkwi w szczegółach. Wow, ale piękne rysy. Ale się gorąco zrobiło. Na pewno pachnie jak kawa o poranku. Patrzcie na tę buźkę. Zauważy mnie dzisiaj? O, no hej, mała. Ładnie wyglądasz. Niech mnie ktoś uszczypnie. Serio tu idzie? A, pewnie, że nie. Nikt by się nie oparł takiej lasce. Metaliczna spódniczka? Ja bym w niej brzydko wyglądała. Zwłaszcza, że tu też nie za dobrze. Hej, mamo. Ciężki dzień. Przynajmniej nie musiałaś tego składać. Bądź tak miła i zanieś je do pokoju.
Dziękuję. Ten dzień robi się coraz gorszy. Chwila. Wiem, jak zwrócić na siebie uwagę. Później to ogarnę. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. No dobrze. Zapnę go tylko. Sprawdźmy. To jeszcze nie ten efekt. Wspaniale. Teraz bluzka. Wyglądam oszałamiająco. Fajnie, prawda? Teraz mnie musi zauważyć. Wow! To Chloe? O, hej. Zażywałaś jakiś hormon wzrostu? Coś w tym rodzaju. Co powiesz na wagary i kino? Wow! Kolejny konkurs tańca. Nie, zapomnij. Co to? Lekcje tańca? Moje modlitwy zostały wysłuchane. Pora rozruszać te gnaty. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Yeah! Brawo! Buźka! A. Dzień dobry. Ty chcesz tańczyć? To moje marzenie. Potrafisz, tak? Wątpię. Chciałam się tego nauczyć. Błagam. No dobra. Lekcja próbna. Zaczynamy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, go. Ręce, okej, o. I nogi. Dobrze. Łączymy wszystko. I obrót. Ojej, udało ci się. Nad tym popracujemy. Mogę rywalizować. Dobry jestem. Dziękuję, dziękuję. Nic tu nie widzę. Okej, nie skupiaj się na widowni. Skup się na choreografii. Nie zapomnij, obrót i szeroki uśmiech. Dobrze mi poszło. Wow, podobało im się. Naprawdę. O proszę, ciekawe z czego się śmieją. Pewnie z czegoś śmiesznego. Ja to się tylko uczę na sprawdziany. Dość tego. Muszę mieć znajomych. To powinno mi pomóc. Na pewno zwróci ich uwagę. Juhu! Chcecie odpowiedzi do sprawdzianu? Narka! Serio, masz odpowiedzi? Ekstra! Dobra. Dzięki. Ja też chcę. Najpierw buziak. Buziak? Nie wierzę. Okej. Proszę. Gotowy. Gdzie twoje usta? Ach tak. Łap. To nie buziak. Mogłem być bardziej konkretny. Jestem gotowa na ten dzień. A wy? Hej, witam na naszej siłowni. Patrzcie na to. Podobają wam się moje mięśnie? To dzięki temu. Och, cóż, nie potrzebujemy tego, już takie mamy. No dobra, spoko. Miłego dnia. Okej, usiądźmy sobie tutaj. Patrzy na nas? Nie, jest zajęty sobą. Nie patrzy tu. No to otwieramy. O tak, patrz na te słodkości. Jesteśmy genialne! Nie wierzę, że to przemyciłyśmy! Czas na jedzonko! Co tam się dzieje? Szybko, nałóż pokrywkę! Spojrzał tu! One przyniosły tu jakieś słodycze! Cóż, muszę coś z tym zrobić! Mam plan! Muszę się tam zakraść, kiedy będą zajęte! Wystarczy podmienić opakowania!
Gotowe. Teraz ja mam cukierki. Czas na ucztę. Uf, robię się głodna. Burczy mi w brzuchu. Mnie też. To nic, przecież mamy ze sobą ukryte przekąski. Okej, teren jest czysty. Nie patrzę tu. Nie mogę się doczekać ich min. Cudownie. Chodźcie do mnie, cukiereczki. Chodźcie do mamusi, pyszności. Co jest? Przestań! Bleee! Co to ma być? Mam to wszędzie! Co jest? No nie wierzę, nie wierzę! Zobacz, jaka jestem napakowana! Niesamowite! Mięśniak ze mnie! Nie muszę już podnosić ciężarów! To najlepszy dzień w moim życiu! Kolejny dzień na służbie! Nie mogę wpuścić do klasy byle kogo! Stój! Wiesz, kim jestem, prawda? Poczekaj, aż tatuś się o tym dowie. Nie spodoba mu się to. Okej. Okay. Thank you. Ech, to tylko drobne. Niech sobie leżą. Och, te bogate dzieciaki. Ta ochroniarka jest przerażająca. Strasznie mnie stresuje. Okej, okay, w drogę. Dam radę. Muszę zachowywać się naturalnie. Stać. Czy to jest bezpieczne? Wiedziałam, że tak będzie. Nie, nie możesz wejść. Wynoś się stąd, jesteś biedna. Nie musisz być taka złośliwa. Co jest? Auć, to naprawdę bolało. Na czym wylądowałam? Ha? To diamenty? Wow, to są diamenty. Zauważyliście jakieś zmiany? Może roztaczam więcej blasku? No to jak, mogę wejść? Skaner zadecyduje. Mam dobre przeczucia. Ha, stwierdził, że jest bogata. Nie rozumiem, ale skaner nie kłamie. Możesz wejść. Naprawdę? To znaczy, oczywiście. Lepiej przygotuję się do zajęć. Muszę wyjąć podręczniki. Ciekawe, czego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że czegoś interesującego. O, super, zdążyłem. Odrzutowiec musiał się zatrzymać na tankowanie. Możemy już zaczynać? Mam zarezerwowany stolik w restauracji. Wow! Ale zeszyt! Wiem, jest wyjątkowy, ale poczekaj, aż zobaczysz to. Nie, to niemożliwe! Patrz na mój telefon. Nie wierzę w to, co widzę. Chcę go dotknąć. O nie, zapomnij. Fajne, co? Dziś mam ochotę na babeczki. Dodam je do mojego zeszytu. Wygląda to niesamowicie. Możesz mi pozazdrościć? Mój zeszyt jest taki nudny. Nigdy nie mogę mieć ładnych rzeczy. Życie jest takie niesprawiedliwe. Chwileczkę. Wiem, co robić. Najpierw wytnę te obrazki. Przez to robię się głodna. Okej, i ostatni. Ale przede mną jeszcze dużo roboty. Czułem, że trzeba było zrobić tak, jak w przepisie. Nadchodzę. Nie zwracaj na mnie uwagi. Muszę tylko coś znaleźć. Aha, właśnie o to mi chodziło. Nie, nie rogalik. Potrzebuję papieru do pieczenia. Poszło jak z płatka. Nie może mnie zobaczyć. To zbrodnia doskonała. Jeszcze trochę. Pocięłam papier do pieczenia na kwadraty. Teraz położę na nich obrazki. Następnie okleję je taśmą. Musi być gładko. Nie może być żadnych zagnieceń. I teraz je wytnę. Zrobię to powoli. Muszę ciąć wzdłuż konturów. Wygląda to dobrze. Teraz mogę odkleić papier do pieczenia. I przykleić obrazek do zeszytu. Wygląda to dobrze. Przykleję pozostałe. Wow, już wygląda to lepiej. No i obowiązkowo pizza. Hej, Alex, patrz na to. Co? Te kolory, te obrazy. Wow, cudowne. Miałam nadzieję, że to powiesz. Co to za pomyje? Cześć, poproszę miskę. Tego czegoś. I po to chodziłam do szkoły kulinarnej. Nawet nie wiem, co to jest. Nazywam to zieloną papką. Proszę. Jest trochę oślizgłe. Chwila. Nie spiesz się. Puszczaj moją chochlę. Na co komu miska? Udało się. Och, smacznego. Patrzcie na to. Darmowe jedzenie. Nie ma mowy, żebym to zjadł. Zamówię coś sobie. Wygląda dobrze. Grudki nadają temu dodatkowy smak. Pycha. Nie mogę się doczekać.
To takie obrzydliwe! Jak ona może to jeść? Służba? Ach, to mi się podoba! Dziękuję, sługo! Preferuję rzeczy z wyższej półki. Nie ma nic lepszego niż świeże sushi. Wygląda pysznie. Aż mi ślinka cieknie. Czekaj, co to za brzęczenie? To mucha! I siedzi na moim sushi! Co robić? Jest do niczego! Zaraz zwymiotuję! To nic takiego! To tylko mucha! Hej, Alex! Mogę to zjeść? Śmiało! Mam nadzieję, że zaraz ci przejdzie. Spadaj, mucho. Wyborne. Ale to dobre.